Mają 27 lat, ktoś wymyślił, że wyśle mnie do Afganistanu jako zastępcę dowódcy zespołu bojowego. To był taki nowy twór, pierwsza zmiana i tak dalej żebym pojechał tam poukładał to, co, bo to była nowa zmiana, układałem tam wszystko, od budynków, w których mieszkaliśmy później jako, jako żołnierze, po wszelką koordynację pomiędzy Amerykanami i Polakami, byliśmy włączeni operacyjnie w Amerykanów, pod Amerykanów, po wszystkie działania patrolowe i te bojowe, za które odpowiadałem. I teraz tak patrząc z perspektywy czasu, ja mam 27 lat. Mam nadzieję i też trochę nad tym z moim środowiskiem pracuję, żeby zwiększyć świadomość biznesu, jak wiele kompetencji mają żołnierze, a szczególnie żołnierzy specjalnych, i to jest w ogóle kuriozum, że się nie korzysta z, z tego potencjału, jaki, jaki mają dzisiaj osoby, które skończyły służbę, a są w rezerwie, czy aktywnej, czy pasywnej, czy są na emeryturze, bo, bo to jest ogromny potencjał. To jest trudne być w takiej sytuacji. Kiedy nosy do ciebie strzelają, kiedy baza jest codziennie oszczeliwana, kiedy wyjeżdżasz, wylatujesz i nie wiesz czy wrócisz, kiedy rozmawiasz z żoną z dziećmi i spada rakieta i wszystko ci spada i się wyłącza łączność, to są takie sytuacje... A oni nie wiedzą, co się stało. Oni nie wiedzą i łączność była przewracana ileś tam czasu. Są takie sytuacje, z którymi się ciężko funkcjonuje. Jeżeli my dziś jako Polacy nie, nie przyłożymy się do tego, żeby zatrzymać ten konflikt na tamtej granicy, nie naszej, no to, 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 to może być różnie. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku audycji. za Zaprojektuj swoje życie. Jak co tydzień, w czwartek o czwartej zapraszamy dla Was interesujących gości, zadajemy im trudne pytania i zastanawiamy się, co ich napędza i próbujemy zbadać ich drogę życiową. Jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, koniecznie dajcie nam lajka like i zostawcie komentarz. To bardzo nam pomaga. I dzięki temu mamy zasięgi. Na koniec sierpnia są moje urodziny i celujemy, żeby te 100 tysięcy. Subów na YouTubie było, więc jeżeli nie zrobiłeś jeszcze subskrypcji, jak 92% naszych widzów, to teraz jest ten moment, żeby kliknąć suba i to będzie zajebisty prezent urodzinowy. Dziękuję. O, za te dwa suby. Super. A z nami dzisiaj jest gość, którego namawiam już co najmniej z pół roku. I wreszcie znaleźliśmy termin. Mariusz Krawiec. Dzień dobry. Ciebie przedstawia się jako człowieka z gromu, ale tak naprawdę to ty jesteś biznesmenem. Czy jesteś jednym Jestem i drugim? Jestem przedsiębiorcą z, z dużym doświadczeniem właśnie w siłach specjalnych. Jak do tej pory wyglądało projektowanie twojego życia? A da się życie zaprojektować? Ha! <laughs> Odpowiadając na twoje pytanie, moim zdaniem można zaprojektować pewne aspekty i można wybrać kierunek, czy też wektor, w którym się będzie podążało. A te szczegóły to się zbiera po drodze. Czyli budujemy most z tego, co spływa w dół rzeki, a nie czekamy, aż przęsła przyjadą z fabryki. Ale w miejsce, w którym zaczynamy budować tą przeprawę, i rzeka, przez którą się przeprawiamy, i to miejsce po drugiej stronie, do którego chcemy dojść, chyba można zaprojektować. To jest przewrotny tytuł faktycznie. <laughs> Bo jest trudno zaprojektować swoje życie tak w punktach idealnie. A nie, to na pewno nie. Natomiast ja głęboko wierzę w, w no to się nazywa tak powszechnie, potęgę podświadomości, a mm -hmm. im jestem starszy, tym jeszcze bardziej. Nawet taka Do mnie... jest. Wiem, wiem. Do mnie trafia um, to, co podświadomość z nami może zrobić. Myślę, że jestem takim troszeczkę przykładem tego, że można w pewien sposób zaprojektować e, to, co się chce w życiu osiągnąć, ponieważ droga, jaką przyjąłem, wiadomo, z przeszkodami różnymi, o tym pewnie za chwilę, ona w pewien sposób była we mnie od takiego mojego. Dzieciaka, jak biegałem. Moi, moi bliscy, moi, moja rodzina, moi kuzyni mieli mną ciężko. Bo Bo ja od samego początku, jak tylko pamiętam, chciałem być żołnierzem. To znaczy biegałem, wiesz, z patykami, szczelałem się, robiłem przewroty, skoki. Taki po prostu byłem dzieciak. I e, jak już wszystkim się znudziło, ja nadal chciałem to robić. I jeszcze raz, i jeszcze raz. Aż bym ten starszy z naszego tego otoczenia rodzinnego, to decydowałem, to robimy. Więc musieli Nie robić. Zawsze to... bawiliście się w wojnę, tak? Nie bawiliście się w wojnę, tak? Strasznie, przepraszam. No ja, to to... Też, ja to też robiłem, ale z tego niektórzy wyrastają. Rozumiem, że te... ja tobie to co... zajęło dłużej ja niż cały normalnie. Sprób... Ja cały czas próbuję. <laughs> <laughs> Nie jest takie łatwe. I faktycznie to mi towarzyszyło. Harcerstwo, różnego rodzaju udział w różnych obozach szkoleniowych. Za dzieciaka, wiesz, to to był mój wybór, całą kasę, jaką sobie odłożyłem, to na to gdzieś tam przeznaczałem. Tak po prostu było, aż finalnie wylądowałem w Siłach Specjalnych i to też nie był przypadek, no bo w pewien sposób sobie to zaprojektowałem. I ile lat miałeś, jak poszedłeś do wojska? 19, do szkoły oficerskiej we Wrocławiu. Mm -hmm. I od razu wiedziałeś, że to będzie twoja kariera? To znaczy, że będzie kariera żołnierza? Mm -hmm. Wiesz co, no, to, że będę żołnierzem, to wiedziałem jak miałem 16 lat. Pamiętam. Bo? Bo sobie to zaprojektowałem. <laughs> Ale mi chodzi o ten moment, w którym zdałeś sobie sprawę, że to jest to, co chcesz robić. Czy to był moment, czy to był jakiś wiesz proces? Co, mam taki moment w życiu i, i on dość taki charakterystyczny jest, bo generalnie pamiętam zbyt wielu rzeczy z mojej przeszłości, bo mm -hmm. tak się dużo rzeczy dzieje w moim życiu, że nadpisują mi to, co się wydarzyło. Ale ten moment pamiętam dobrze, bo byłem po takim, bo byłem w Harcerstwie, i wiesz, w harcerstwie robi się pewnie nadal. Rajdy m, takie długodystansowe, tam mhm. się 30, 40, 50 kilometrów. Mhm. Ja byłem po takiej setce. Po przejściu 100 kilometrów z, z ekipą, z którą się trzymam, miałem wtedy 16 lat. Z plecakiem, z wszystkim? Tak, tak, tak. I to tam. I to lekko ponad jakieś zbierałeś? No, w pewnym sensie tak, ale mhm. mi to po prostu jarało zawsze. Mhm. I pamiętam, yy, to była czerwiec. 100 kilometrów w dobę zrobiliście. Lekko ponad dobę, bo normalnie mhm. trenowałem już później takie marsze. W dobę spokojnie się wykonuje. Mhm. To, to, to nie jest coś, co jest y, dla osób sprawnych, nie jest to jakieś bardzo, bardzo duże wyzwanie, mhm. aczkolwiek jest. Ale wracając do tematu, pamiętam, siedziałem na dworcu kolejowym o drugiej w nocy z kolegami, którzy byli ze mną wtedy. Po, po, tym... po tym marszu i mówię, kurde, chciałem pójść do wojska, i wymyśliłem sobie, że jak iść do wojska, to do rozpoznania, do desantu. Do działań specjalnych. Wtedy na Topie była szkoła podchorążych, mm -hmm. przepraszam, szkoła chorążych w Poznaniu z, z takim programem działań specjalnych i tam chciałem iść. Natomiast pamiętam, jeden z kolegów powiedział: Bo ja miałem dobre wyniki w szkole, ja zawsze się dobrze uczyłem. Matura 4-9, wiesz te wszystkie tematy, więc byłem takim raczej uczącym się uczniem. Mówi, no to wiesz, że masz, masz takie dobre wyniki, to może spróbuj do szkoły oficerskiej. No i wtedy się zainspirowałem, że może faktycznie jest to pomysł na życie, żeby iść do szkoły oficerskiej, a później finalnie iść do jakiejś jednostki specjalnej, bo, no bo, no bo taki miałem pomysł na siebie. Co cię najbardziej zaskoczyło, jak już za... no, to wiesz, dostałeś no, nie się nie i rozpocząłeś? Będę, chyba nie będę tutaj nic nowego nie powiem, jak to, że rzeczywistość, jaką sobie wyczytałem w gazetach, ona była... To nie był komandos. To nie, nie. był komandos, to, to nie było to, co sobie wyobraziłem, jak to ma wyglądać. Dlatego też y, ten grom, bo wymyśliłem sobie, że skoro wojsku jest tak średnio, no bo jednak wiesz, jakażą to znaczy tak średnio. No właśnie chcę, chcę doprecyzować, jakażą instytucję y, tworzą ludzie, mhm. czy to jest Kościół, czy to jest wojsko, czy to jest jakaś organizacja korporacyjna, mhm. to bardzo dużo zależy od tego, kto jest w środku, jakim je, jaki jest czon, jaki jest i później jaki jest mhm. cały skład. I tak samo jest w wojsku. I, są miejsca. Przykładem ja byłem w plutonie rozpoznawczym i tam miałem wspaniałych ludzi wokół siebie, kolegów, którzy zdecydowali się na ten trudny kierunek, bo chcieli, ale też było tak, że były osoby, które no, nie chciało im się rozwijać, nie chciałem im się... W plutonie rozpoznawczym? W plutonie nie, ale w innych plutonach. Obok. No, tak jak to w życiu. Dowódcy, których mieliśmy, też nie do końca e, chyba mieli... Pomysł na to, jak my powinniśmy dalej się rozwijać, jak to w życiu. Więc miałem takie zderzenie lekkie z rzeczywistością, ale co nie zmieniło. To znaczy, że chciałeś więcej, ale nie byłeś w stanie tego dostać, tak? tak? Dużo z nas, szczególnie z Plutonu Rozpoznawczego, bo jak tam było 30 osób, nie pamiętam, no to 20 mm -hmm. parę filani wylądowało w gromie. To w ogóle okay. był rocznik, który jest eventem bo nie ma takiego rocznika, żeby tak dużo osób z danego rocznika poszło do jednostki dość specjalnych. Mm -hmm. Ale to też jest tak, że zauważyłem, że z wykładowców. Eee, też nie wszyscy mają takiego drive'a na, na to, żeby iść do przodu eee, i był kilka osób, między Andrzej Demkowicz, między innymi Mikusia, który tutaj będzie na tym kanale gościł, który jest też ze mną dzisiaj rozwija projekt siły specjalnej w biznesie, a wcześniej był moim wykładowcą, a później był moim dowódcą w jednostce w Gromie. Eee, to było kilka osób, którym się chciało więcej zrobić eee, dla tych podchorążych, żeby oni się faktycznie rozwijali w tych obszarach, które normalnie żołnierze nie dotykają. Mówię tu o skokach spodochonowych, spinaczce, walce wręcz. To jest mm -hmm. coś, co wymaga dużego zacięcia. No, tym bardziej, że to były takie czasy, że nie było pieniędzy, no bo faktycznie bardzo słabo nam płacili właśnie w ogóle. Więc wszystkie akty aktywności... dostawałeś pierwszej pensji, pamiętasz? Pamiętam, to było 120 zł. To było. Tak na jak... miesiąc? Na miesiąc. No. Dostawałeś 120 zł. na miesiąc jako żołnierz zawodowy? No Byłem kandatem na żołnierza zawodowego, czyli byłem, <laughs> byłem pod podchorążym który kandyduje do tego, żeby zdobyć szlify oficerskie i mhm. wtedy stać oficerem no, i żołnierzem zawodowym. To się bardzo zmieniło w tej chwili. Bardzo się zmieniło. Dzisiaj, dzisiaj kandydaci już nie są kandydatami, są już żołnierzami, no i mają 5, 6, 7 tysięcy złotych. To znaczy, no, już można, już można z tego życia utrzymać rodzinę nawet. Znaczy, tak. Może Zmieniło na się to mocno, ale okej, okay, no, jeżeli to jest dobrze wykorzystywana, wiem, że część tych. Chłopaków dziewczyn, bo to teraz dużo osób jest płci żeńskiej w szkołach oficerskich, wykorzystują to w miarę mądrze. No to okej. Okay. No gorzej jak to dla takiego młodego człowieka, 19-letniego, taka szóstka, siódemka wpada i, i no jak nie ma się takiej dojrzałości co z tym zrobić, no to może być różnie. No ale wracając do historii, to było bardzo mało. To, to było tak, że jak pamiętam, kiedyś wchodziłem na imprezę i, yy, i wchodzi bramkarz mówi 5 zł kosztował bilet. Ja tam wyciągam. Pieniądze daje złotówkę 2 zł, 50 groszy, 20 groszy. Resztki, jakie miałem. On mówi tak, ze zmechu jesteś? Ja Wy tak, dobra, chodź. I, i, i tak wyglądała rzeczywistość mhm. wtedy. No ale to też troszeczkę nas przygotowało chyba do, e, do. Czego cię przygotowało to, że nie miałeś kasy? No do tego trzeba sobie radzić. Okej. Okay. Do, do tego, że nie jest wszystko dane. Tylko rzeczy, które, jeżeli masz jakiś pomysł na siebie pomysł, na, na rzeczy wokół ciebie, to po to prostu trzeba się wokół tego zakręcić. Bo czy tak powstał pomysł na biznes, czy to dopiero dużo później się zrodziło? No, to później było. To później było, bo nie było przestrzeni mentalnej na to, żeby robić biznes, myśleć o biznesie, jak jesteś skoncentrowany na służbie w siłach specjalnych. Mhm. Skąd pomysł na grom? No więc, idąc tym tokiem rozumowania, w plutonie rozpoznawczym um, mieliśmy osoby, które były tak ambitne które chciały faktycznie dużo fajnych rzeczy robić i razem te rzeczy robiliśmy. Właściwie nie mieli żadnych akcji tam owskich to wszystko były poligony. To były poligony, ćwiczenia, to mm -hmm. był kandydat do służby mm -hmm. zawodowej. Więc, więc chcieliśmy, jak zajmować się czymś profesjonalnie, to w miejscu, które jest najlepsze w Polsce, a GROM jest najlepszą jednostką specjalną w Polsce na pewno jedną z lepszych na świecie, to mogę z pewnym przekonaniem Uwierzcie mi, drodzy państwo, więc wybraliśmy sobie, wybrałem sobie taki cel i pod niego się przygotowywałem od pierwszego dnia szkoły oficerskiej, dlatego też trenowałem bieg patrolowy. W którym roku zacząłeś szkołę oficerską? W 99 roku. Mhm. Czyli miałem 19 lat, bo jestem mhm. 80-rocznik. E, tak, no, po to się przygotowywaliśmy i to było ok, bo to była droga, która gdzieś tam, e, którą sobie zaprojektowałem właśnie, jak tutaj na tym, na tym zdjęciu i z takim, no, Dość trudny dla mnie prze, przerywnikiem, bo pod koniec trzeciego roku miałem wypadek samochodowy. Taki bardzo poważny. Połamane nogi, miednica, mocno pęcherz podzięty, operowany byłem, byłem e, mocno. W tym wypadku też e, no, zostałem sierotą, więc też dostałem w spadku dwóch młodszych braci, którymi się musiałem zająć wraz z moimi najbliższymi. E, i, I to był taki moment, gdzie jako podchorąży kandydat do szkoły na oficera. Z, z takim mindsetem, no, że chce iść do jednostki wojskowej grom, i nagle taki przerywnik, taki zdrowotny, no i życiowy. Więc to był taki trudny moment y, dla nas. Ale właśnie dzięki temu i wtedy. Ile lat mają, ile lat mieli wtedy Twoi bracia? No, ja miałem 22 lata, moi bracia mieli po 18 i 14, mam dwóch młodszych braci. Więc to był taki moment, kiedy pierwsza zrozumiałem tak bardzo mocno, jak ważni są ludzie wokół Ciebie. No bo umówmy się jako 22 latek. Z, z długami, jeszcze, które, z którymi wszedłem w dorosłe życie, no bo rodzice no to były takie czasy, że raczej wywodzili się z takiej klasy bardzo robotniczej, więc, więc tam nie było za dużo pieniędzy. E, nie poradzimy sobie pewnie z tym, albo na pewno nie poradzimy sobie tak, jak sobie poradziliśmy, gdyby nie najbliżsi wokół mnie, którzy się zmobilizowali, obce osoby nam pomagały, to w ogóle fenomenalne było fenomenalne. Myślę, że w pewien sposób to też y, zaprojektowało we mnie taką świadomość tego, że jak chcesz zrobić coś dużego, chcesz wyjść no, z dość potężnego kłopotu, jakim jest sytuacja życiowa, o której teraz ci wspomniałem, no to jednak warto mieć y, fajnych, mądrych, y, pomocnych ludzi wokół siebie i i chyba dzięki temu też y, praca w wojsku była dla mnie taką, takim miejscem, w którym się dobrze odnajdywałem, ponieważ tam nie ma możliwości przetrwać, jak nie pracujesz zespołowo. Zresztą pierwszy odcinek naszego podcastu y, w ramach projektu Siły Specjalne w Biznesie nagraliśmy, zacząłem z zespołu. Dlatego, że głęboko wierzę w to, że żeby zrobić coś dużego, to ci ludzie muszą być wokół ciebie. A jeszcze jak są od ciebie mądrzejsi, to jeszcze lepiej, bo po prostu wykorzystujesz energię i wiedzę Chciałem do wypadku wrócić. Jak sobie poradziłeś psychicznie z tym i fizycznie? I zrobiłeś przerwę w szkole? Bo to, to, to olbrzymia zmiana, olbrzymi cios, nie? Tak opowiadasz o tym ludziom. No to, było, to, było, to było już ponad 20 lat temu. Więc masz wiesz, dystans mam, teraz. mam dystans, mam to przepracowane. No to jest, wiesz, jesteśmy ludźmi, ponieważ wszystkie elementy um, te stresogenne no, działają u nas, mhm. jak na każdego zdroworozsądkowo myślącego człowieka. Um, ja mam taki mindset mam taką osobowość, że podchodzę do różnych wyzwań życiowych właśnie jako coś, z czym trzeba się zmierzyć. Wtedy też tak miałeś? Leżąc w szpitalu no. i wiedząc, że twoje rodzice nie żyją? No wiesz, no, to był proces. No, pierwsze, pierwsze, pierwszy tydzień, pierwsze półtora tygodnia byłem nieprzytomny zupełnie. Byłem w śpiące farmakologicznym, byłem mocno połamany. Później leżałem miesiąc w szpitalu na, na chirurgii. To było też ciekawe dla mnie. Ciekawe dzisiaj z perspektywy. <laughs> ciekawe, ale faktycznie to była też szkoła życia trochę dla młodego, 22-letniego człowieka, bo... Po jednej stronie umierał człowiek, po drugiej stronie umierał człowiek, a ja siedziałem na środku, na tym moim łóżku, z takimi odważnikami, no bo nie mogłem się ruszyć, bo miałem miednicę, więc przeleżałem na baczność e, miesiąc czasu. i to też Żeby się miednica zrosła, tak? Żeby się miednica, żeby, żeby, żeby złapała, mhm. te kości łonowe się, się zapały I też wielki szacun dla, dla pielęgniarek, dla lekarzy, bo, no mówmy się, no byłem trudnym pacjentem, dlatego że jednak byłem, no, uziemiony. Nie mogłem się... Nie mogłem żadnych poczyt fizjologicznych niczego załatwić, musiałem, potrzebowałem pomocy osób trzecich. Więc na pewno to, później jeździłem na wózku, miesiąc czasu, półtora miesiąca na wózku jeździłem, później kule i ten cały proces wracania do, do zdrowia. I, I co było super, to szkoła oficerska, dowództwo w szkole oficerskiej dało mi szansę wrócić. Więc tak naprawdę 8 miesięcy wracałem do zdrowia. Czy miałeś rok przerwy? No 8 miesięcy można powiedzieć, że mnie nie, nie, nie uczyszczałeś Ale w wróciłeś zajęcia. na ten sam rocznik, na ten czy sam się roczni 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 na ten sam rocznik? wróciłem. Wow. Na ten sam rocznik wróciłem. A zajęcia teoretyczne robiłeś zdalnie? Nie, 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 nie. Zajmowałem się życiem, ogarnianiem rzeczywistości. No, dużo było do ogarnięcia. No, tak, tak, tak. To jednak to, to było coś, czym się trzeba było zmierzyć. Eee, I po 8 miesiącach wróciłem. Nadal trochę o kulach trochę chodziłem, kuśtykałem, bo to jednak, jednak, jednak ten organizm trochę dostał. Ale miałem bardzo duże wsparcie ze strony właśnie władz szkoły oficerskiej. Mhm. A nadrobiłem te rzeczy teoretyczne, egzaminy miałem w sposób taki eksternistyczny. Musiałem to, mhm. co chłopaki przez te 8 miesięcy gdzieś tam pracowali, to musiałem to nadrobić. No i najtrudniejsze były egzaminy sprawnościowe. Z których mnie zwolnili, bo na końcu szkoły oficerskie jest egzamin sprawnościowy. Jak na początku dostaje się, do szkoły chcesz się dostać, no to masz sprawnościowy egzamin i na końcu masz mm -hmm. egzamin sprawnościowy. Ale że ja byłem uczestnikiem, um, mistrzem czy wicemistrzem Wojska Polskiego w, w różnych dziedzinach sportowych. Do bardzo, wypadku. Do wypadku bardzo mocno uczestniczyłem. Trenowałem przynajmniej codziennie, dwa razy dziennie, więc, więc ten sport mi towarzyszył, więc wiedzieli moi wykładowcy przełożeni, że jestem sprawny, że byłem sprawny, więc no, tu dostałem od nich um, Szansę I mogłem podjąć do egzaminu bez, bez, bez właśnie tego sprawnościowego. Tematu. Jak się ułożył relacja z twoimi braćmi? Bardzo dobrze, myślę, że nas bardzo mocno wzmocniło, bo, um, bo przez to, że zostaliśmy, można powiedzieć, sami, mm -hmm. no, no to zostali zostali się się. Sami. Znaczy, no nie do końca, bo, bo jednak, tak ci wspomniałem, wokół nas byli wspaniali ludzie nadal są. Mm -hmm. i, i to, to dzięki nim w dużej mierze jesteśmy dzisiaj no, taką fajną rodziną, wspierającą się nawzajem. I jak tak słucham, w jaki sposób ludzie funkcjonują mam 44 lata, więc już trochę lat na karku ze swoimi bliskimi, nie zawsze żyją w zgodzie. To u zazwyczaj nas nie. zazwyczaj nie żyją. Tu nas to jest no, cały czas y, wspieramy się. No, pomimo trudnych chwil, różnych cech osobowościowych, jednak różnych charakterów, no, I no różnych to jednak dróg pewnie, innych nie? dróg, nas, to nas bardzo mocno staliło. Okay. Kończysz szkołę oficerską, decydujesz się na grom. Jak to wygląda w praktyce? Bo to też nie jest tak, że pki, tutaj mamy takiego człowieka i go hmm. bierzemy. Znaczy, nie byłem w stanie podejść do selekcji, bo mój nie plan fizycznie zaprojektowałem w sobie. E, A że, że skończysz i pójdę. że tak? skończysz szkołę i pójdę. I, I kilku moich kolegów tak zrobiło. No ja niestety, przez to, że nie byłem w stanie fizycznie tego dźwignąć, to, no to musiałem to cunedyczną. Nie bardzo miałem przestrzeń życiową, no bo jednak, umówmy się, poukładanie, no 22-23 lata to nie jest czas, kiedy masz mm, Pełną wiedzę na temat tego, jak wygląda życie, jak ono mhm. powinno wyglądać. I to jest właśnie taki absurd wojskowy, dlaczego to jest służba, a nie praca. Ponieważ po zakończeniu szkoły oficerskiej każdy z nas dostał przydziały do jednostki gdzieś tam w Polsce. Więc ja wychodząc proaktywnie, wiedząc, że mam dwóch młodszych braci na garnuszku w Bielsku Białej, E, czyli na południu Polski, e, poprosiłem o przydział najlepiej do jednostki, no, jednej z lepszych jednostek w Polsce, takich regularnych, czyli do bielskiego desantu, bądź do jakiejś jednostki miary blisko bielskiej, żeby, żeby mógł ogarniać rzeczywistość. Więc hmm. e, wojsko mm, poszło mi na rękę i skierowało do Szczecina. <śleszy> Dzisiaj w sumie zachodnia Polska, nie? Tak, tak. Tylko dzisiaj że dzisiaj się z tego śmieję, ale to było zresztą, wymaga, zresztą wymagające. Mas, mas, makabrycznie się podróżowało ze Szczecina do, mm. do Bielska. No, tak, ja, ja jeździłem to, co weekend jeździłem. Mm -hmm. To jeździłem generalnie samochodem, bo pociągów nie było za bardzo, więc nagrobiłem 1500-2000 km w weekend. Bez autostrad przypomnij. Bez autostrad. Wtedy, I tak przez rok czasu, bo, skracając, bo to, to mm -hmm. też jest historia życia ten Szczecin, ale tam też się dużo życia nauczyłem. Bo trafiłem na kompanię ochrony i regulacji ruchu, czyli to w ogóle Kompania ochrony regulacji ruchu. Drugie kuriozum po rzeczywistości, Policja drogowa w wojsku. To też ktoś takiego, gdzie ja po rozpoznaniu, po milionach kursów, wiesz, działań specjalnych, po e, inspiracji przez fantastyczne osoby do tego, żeby faktycznie iść w kierunku sił specjalnych, skierowali mnie do tego, żebym dowodził e, żołnierzami, którzy zajmują się regulacją ruchu. Czyli regulacją no to logistyki. To nawet nie jest logistyka. Nie chcę wchodzić w ten wątek, bo mhm. to jest obszar, który moglibyśmy długo rozwijać. Tam poznałem wielu wspaniałych ludzi, ale też poznałem bardzo dużo takiej wojskowej patologii, bo też wtedy była służba zasadnicza i tak dalej, więc miałem okazję... Aż mieli w 2000 latach jeszcze służbę tak. za zasadniczą? Tak, tak, tak. tak, tak. Okej. Okay. Więc też miałem okazję poznać tą taką wojskową rzeczywistość, jaką mm, jaka była po, w czasach PRL-u, ale to się kończyło. Mhm. W dużym skrócie, mm, po roku czasu, dzięki takiemu zrozumieniu e, teraz chyba generała Patalonga, który wtedy dowodził jednostką w Bielsku, ściągnął mnie do Bielska, bo byłem u niego, poprosiłem, wytłumaczyłem, mówię, panie pułkowniku, mam tyle kursów, taką, taką, taką sytuację i no, w mojej ocenie jestem osobą, która odnajdzie się w jednostce w Bielsku. Mm. no W dużym skrócie, bo to była też cała układanka, można było książkę na ten temat napisać, z Iraku wrzutem na taśmę pan Patalong wydał dyrektywę, że chce mnie do siebie ściągnąć do Bielska, wydał odpowiedni dokument, w którym... Czyli koneksję warto mieć, znaczy, nawet jak ciężko, się, je, nawet jak to się, jak się je wychodzi. Tak, tak, tak. tak. No i z takim dostałem takie zaświadczenie, że jest z nami etat czeka w Bielsku, jest dowódca plutonu rozpoznawczego, czyli to, na czym mi zależało. Bo wiedziałem, że potrzebuję czasu, żeby się pozbierać i rodzinnie, i zdrowotnie, żeby znowu przystąpić do selekcji. Również, że ćwiczyłeś codziennie i na razie. No na tyle nie byłem w stanie, bo mm -hmm. to jednak byłem dość mocno pokiereszowany. Ale tak, 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 tak. Ale no, tak, 5.30 zasuwałem i w tym szczecinie ćwiczyłem. Z kilkoma też fajnymi osobami, które dzisiaj serdecznie pozdrawiam. W każdym razie po złożeniu takiej no, dyrektywy, po wysłaniu takiego pisma do. do do kadr nadrzędnych, dostałem negata, że nie mogę się przenieść, a powód był taki, że ze względu na potrzeby sił zbrojnych, więc utknąłem w tym Szczecinie. A czyli nie pojechałeś do tego nie. roku? I znowu zaczęła się cała walka wielo, wielomiesięczna o to, żeby, żeby do tego. Czyli jedynie... to nie tak, że oni nie chcieli Cię przyjąć, tylko nie chcieli Cię puścić ze Szczecina efektywnie? No, tak. Można go uprościć. To nie do końca chodzi o to, że bo ci ludzie na miejscu dobrze wiedzieli, jak wygląda rzeczywistość, i, mhm. i chcieli im pomóc. Tylko, że no, to jest instytucja. Duża, bezwładna instytucja, gdzie, no, mówmy się, logiki nie ma. W relacja się musi skazać. Tak, Tam log z logiką bywa różnie, więc, więc tak to wyglądało. No, ale to było kolejne wyzwanie, kolejna taka życiowa, życi życiowa sytuacja, z którą się musieliśmy zmierzyć. Do tego stopnia byłem, um, robiąc sytuacje awaryjne, tak teraz to może nazwać, nie wiedziałem, że to się tak nazywa, e, no bo faktycznie w pewnym momencie zrozumiałem, że moja perspektywa, pamiętam, że mam rekomendacją dowódcy jednostki w biersku, że chcę nie przyjąć, że jest etat, który na mnie czeka. Zrozumiałem, że przez tą wojskową machinę będzie mi ciężko się prze... Um, będzie mi ciężko przebrnąć przez tą wojskową machinę, więc w pewnym momencie zrozumiałem, że trzeba przyłożyć alternatywę i wynająłem mieszkanie w biersku pomalowałem. Um, zorganizowałem sobie rzeczywistość. Braci chciałem znaczy jednego, bo drugi już był pełnoletni. W Bielsku czy w Szczecinie? W Szczecinie, w Szczecinie, mm -hmm. przepraszam. Um, Miałem wszystko przygotowane i był taki dzień, kiedy wchodziła nowa osoba pragmatyczna i ta osoba pragmatyczna była wprowadzana w taki sposób dość chaotyczny, więc pojawiła się szansa, że mogą mnie przenieść. To po prostu był jeden dzień. Jeden dzień i, i masa różnych zabiegów pomiędzy kadrami szczecińskimi a bielskimi i finalnie udało się w Bielsku. I tam byłem trzy lata. Tam służyłem w plutonie rozpoznawczym. Też wspaniały czas. Ale nie, nie, nie byłeś nigdzie wysyłany jeszcze? No, w sumie finalnie byłem, bo, w, bo w, jak miałem 27 lat, to wylądowałem w Afganistanie pierwszy raz, właśnie służąc w Bielsku. A miałem jeszcze, tak wrócę do tego, bo miałem tam o tyle przyjemność, bo dowodziłem plutonem rozpoznawczym. Mhm. I miałem to szczęście, że miałem pierwszy rocznik, który był zawodowy. jednostka w Bielsku została wybrana jako jednostka taka pilotażowa, żeby prowadzić... Czyli wprowadzić... twoi podopieczni w plutonie? Podwładni. Jak się przenosiłem, to jeszcze miałem służbę zasadniczą, mhm. Tam część moich późniejszych żołnierzy była w Iraku. Wrócili z Iraku i już przyszli jako zawodowi. Więc ja można powiedzieć, że dostałem to rozpoznawczy, już jako zawodowy um, osoby, które nie są w służbie zasadniczej, tylko są osobami, które chcą. I część z nich służyć. była w Iraku, więc miała doświadczenie. Miała doświadczenie. Miałem super ekipę, których też serdecznie pozdrawiam, bo do dzisiaj mamy kontakt. Um, po trzech latach na selekcję. Poczekaj, to wróćmy. Byłeś w Iraku. Ja nie byłem w Iraku. Nie. W Afganistanie, przepraszam. Ja byłem w Afganistanie, ale e, to było tak, że mając 27 lat, ktoś wymyślił, że wyśle mnie do Afganistanu jako zastępcę dowódcy zespołu bojowego. To był taki nowy twór, pierwsza zmiana i tak dalej, żebym pojechał tam poukładał to, co... Bo to była nowa zmiana, układałem tam wszystko. Od budynków, w których mieszkaliśmy później jako, jako żołnierze, po wszelką koordynację pomiędzy Amerykanami i Polakami, bo byliśmy włączeni operacyjnie w Amerykanów, pod Amerykanów, Poprzez wszystkie działania patrolowe i te bojowe, za które odpowiadałem, i teraz tak patrząc z perspektywy czasu, ja miałem 27 lat. za mało? No 27 lat, wojna, strzelałem do ciebie, ty wcześniej nigdy do nikogo wiesz, nie miałeś kontaktu i lądujesz w takiej rzeczywistości. To było kolejne wyzwanie, takie życiowe w pewnym mhm. sensie. Ale znowu, miałem naprawdę fajnych ludzi, i to mam ogromne szczęście ludzi, bo, bo to poukładaliśmy, zrobiliśmy tak, że no wszyscy wrócili cało i zdrowo. A w trakcie tej opowiedz o tym doświadczeniu. Mam nadzieję, że podoba ci się ten odcinek. Jak wiesz, moim celem, moim marzeniem i moim wyzwaniem jest dostarczanie Tobie wiedzy i motywacji, abyś mógł być przedsiębiorcą, abyś mógł rozwijać się. Szukamy niesamowitych gości, znajdujemy ich i próbujemy znaleźć tematy, dzięki którym można się uczyć i motywować. Pracujemy z całym zespołem nad produkcją i dystrybucją tych odcinków, a dzięki partnerom Możemy to robić bezkosztowo dla Ciebie. Partnerem audycji jest FOTC partner Google Cloud, który pomaga firmom wdrażać i optymalizować usługi oparte na chmurze. FOTC Twój partner w podróży do Google Cloud. Partnerem audycji są Hostersi. Hostersi to Sysops DevOps House specjalizujący się w projektowaniu, zarządzaniu i utrzymywaniu infrastruktur IT w trybie 24 na 7. Z nimi stworzysz wydajne i bezpieczne środowisko w tradycyjnych centrach danych i w chmurze obliczeniowej. Suplementacja to w dzisiejszych czasach nieodłączny element dbania o siebie. Ja wybieram Nicalab prawdziwe, jakościowe produkty na rynku przepełnionym przeciętnymi, gdzie w premium jest tylko opakowanie i marketing. Polecam też Wam. Szczegółowe informacje, jak skorzystać z tego rabatu znajdziesz w opisie odcinka. W trakcie tej, tej mojej cztero miesięcznej służby w Afganistanie nawiązałem bardzo fajną relację z generałem Tomaszyckim. On wtedy dowodził tą pierwszą zmianą. Można A To była że... pierwsza zmiana w Afganistanie. Pierwsza zmiana. Okay. Okay. Tak. Dlatego wszystko tam było tworzone od, od zera. Okay. Czyli ty musiałeś tak naprawdę wszystko załatwiać? Tak. Z papierem toaletowym włącznie, w cudzysłowie. To znaczy tak. Było no. tyle, o tyle to było łatwiejsze, że Amerykanie, e, oni byli odpowiedzialni logistycznie za ten obszar. Mm -hmm. No ale my też się ogarnąć. No budowaliśmy budowali, no, budowali to Amerykanie za naszą rekomendacją, co byśmy potrzebowali, natomiast ze środków, które wykładali Amerykanie, za które później Polacy słono, słono płacili. Mhm. Bo taka była rzeczywistość. No ale tak to wyglądało. Koordynowałem powstawanie tej bazy, mhm. ale koordynacja to jest moja mocna kompetencja, więc, więc czułem się jak ryba w wodzie. I wracam do generała, bo on miał też duże znaczenie w tej całej mojej drodze, jaką przeszedłem, ponieważ no, rzadko zdarza się, żeby kogoś z misji, szczególnie na takim dość eksponowanym stanowisku, e, zwolnić. No bo w trakcie jak byłem, okazało się, że no bo jest mis etat... nie trwają 4,5... No 6-8 miesięcy. No właśnie. Że jest etat w gromie, bo wcześniej byłem na selekcji w gromie, którą przeszedłem. Po selekcji trafiłem do Afganistanu a... i zwolnił się etat. A nie było etatów oficerskich. Mhm. I to był evenement. To było znowu coś takiego, że e, to był taki czas, kiedy bardzo mało oficerów przyjmowali i mi mm -hmm. ściągnęli z Afganistanu o. Do, do jednostki wojskowej Grom. Ale nie byłoby nie to miejsca, gdyby nie to, że generał Tomaszewski wyraził na to zgodę, bo mógł powiedzieć nie. I bym został, ale raz, że miałem z nim w miarę taki rozsądny układ no bo robiłem robotę, o którą on mi prosił, czyli to, co się działo w bazie w Gazni. Było w pewien sposób y, odpowiednio zarządzone. Dwa, że on miał też przeszłość. I to było ciekawe, bo nie wiedziałem tego. Mówię, panie generale, taka historia, jest, panie generale, y, jest taka sytuacja, no, że staram się do jednostki długi, długi, wiele, wiele lat. Teraz pojawia się taka możliwość, czy mogę? No, wiadomo, był problem, ale on mówi tak, panie krawiec, ma pan to szczęście, bo kiedyś też dowodziłem plutonem rozpoznawczy, więc pana rozumiem, ma pan zielone światło. I to było super, bo faktycznie, gdyby nie on, to bym musiał dokończyć, rok by mi uciekł w jednostce i tak dalej. Nie wiadomo, czy był beta, etat i kiedy. Tak, tak, tak. Mm -hmm. tak. I pamiętam taką historię, już, końcą, kończąc um, ten etap um, z Afganistanu, że um, pan generał mówi: Panie Krawiec, jak ja pana poznam, jak już pan do gromu pójdzie. Ja mówię, panie generał, proszę się nie martwić, ja pana poznam. I to tak, to tak to tak to wyglądało i faktycznie ileś lat później się spotkaliśmy. No, także to był też taki element, taka osoba w moim otoczeniu, która no, ma pewną cegiełkę w tym, w miejscu, w którym się jestem. To jak to zrobiłeś, jak to robisz, że zjednujesz sobie ludzi? Yy, jednego generała, drugiego generała i tak jesteś w stanie ich przekonać do tej twojej ścieżki życiowej. No, bo oni mają, szczególnie w wojsku, mają taką decyzję czarno-białą. No, różnie to bywało, bo wiesz, jak są osoby inteligentne, to potrafią zrozumieć, że em, dobra robota się sama obroni. To znaczy, wiesz, ja i moje otoczenie, bo takim raczej ludźmi się otaczałem, jak za coś się braliśmy, to robiliśmy na 110%. Więc się rzeczy przez to budujesz pewien rodzaj takiego... Hmm, tak w szkole, jesteś dobrym uczniem, ja to nazywam kapitału społecznego. Taki kapitał społeczny. Ja Jesteś dobrym uczniem, na samym początku pokażę, że się starasz, to później cię do końca roku szkolnego nie pytają, bo jest łatwiej. I tak troszeczkę, myślę, że tak troszeczkę było w tych innych obszarach. Tak, mm -hmm. Nigdy się o tym nie zastanawiałem i nie wiem, czy jestem w stanie z taką pełnym przekonaniem powiedzieć, to, że to było to. jak to? budowałeś swój kapitał społeczny, że szedłeś do generała w Afganistanie, żeby cię zwolnił ze służby i powiedział OK. Albo do to, szefa to, jednostki to, to był... w Bielsku, żeby powiedział, żeby załatwił ci no i... etat. Szef w jednostce, dowódca w jednostce w Bielsku by mnie nie przyjął, gdybym nie miał e, tyle włożonej pracy wcześniej, czyli bardzo dużo kursów, wszelakich. E, sz, czyli sz... reprezentowałeś coś, co on chciał mieć? Tak, 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 bo mądry człowiek. Chciał mieć specjalistów u siebie w batalionie, więc trafi mu się, trafia mu się osoba, która jest zajarana tymi rzeczami która dużo rzeczy już wcześniej zrobiła, więc prawdą jest tego, że coś z tego wyjdzie, jest większe niż taki, który mm -hmm. będzie musiał się uczyć. E, więc myślę, że z tego to wynika, więc to proaktywna postawa z dużym wyprzedzeniem. Mm -hmm. finalnie skutkowała tym, że jak pojawiła się trudna sytuacja, no to, to byłem w takim miejscu, w takim miejscu, że, no, że miałem pewne, właśnie ten kapitał społeczny, że mogłem po prostu poprosić o, o wsparcie. Gdybym wcześniej pewnie tego nie zrobił, czekał aż pojawi się właściwie moment, nie miał tego kapitału takiego merytorycznego, to myślę, że te osoby wokół mnie decyzyjne mogą mieć troszeczkę inny punkt widzenia. Wracasz z Afganistanu do Gromu. Gromu we Wrocławiu był, tak? Warszawa. W Warszawie. Warszawa. To też niedaleko bielska Białej. No nie. Ale to już było, wiesz, to był 2007 rok. Czy Tuż... to już bracia byli starsi. Tak, to już było tak, że 4 lata, 5 lat po wypadku ten Szczecin, moi najbliżsi, to wszystko już było w pewien sposób już poukładane. I mogłeś sposób. się skupić na sobie? Iż mogłem skupić się na sobie, tak. tak, A to tak. Niesamowite, żeby w wiesz, połowę swojej dekady lat dwudziestych mieć taką rolę, no i co, skąd też poniekąd. I, I w tym samym czasie, kiedy większość ludzi dopiero próbuje wykumać, yy, jak być mężczyzną, nie? No Życie mnie zmusiło tego, że musiałem wcześniej popatrzeć na, na mm -hmm. tą rzeczywistość troszkę z innej perspektywy. Ale zobacz Maciek, yy, Służba w bielsku była bardzo wymagająca. Mm -hmm. Ja pamiętam, policzyłem e, z moją żoną obecną, e, że ja w pół roku, w ciągu roku byłem poza domem. Miałem małe dziecko, kilkuletnie, majeczkę i ona mnie widziała sporadycznie, bo, bo jednak e, służba w, w takich jednostkach jest bardzo wymagająca. Mm -hmm. Dużo poligonów, dużo wyjazdów, sporo służb, różnych takich y, wyjazdów. Byłem. Pół roku uczyłem się języka perskiego w Łodzi, więc mieszkałem w Łodzi przez pół roku, ucząc się farsi. Ileś tam czasu uczyłem się języka angielskiego, szlifując swoje kompetencje w tym obszarze. Bardzo dużo wyjeżdżałem też, jak była możliwość, za granicę, jak była tylko możliwość, inwestowali we mnie przyłożeni, więc, więc to wiązało się jednak mnie wszystko z tym, że, że byłem poza domem, więc trochę to moje otoczenie najbliższe przygotowywałem do tego. I pewnie nie byłbym w stanie tego zrobić, gdyby nie wsparcie mojej żony, bo tu, mhm. mówię się, to ona tak naprawdę zajęła się moimi braćmi, ona się zajęła e, moją, naszą, turką pierwszą, więc, więc to, to, jest, to jest jej wkład. To wszystko, że ja się realizować w tym wojsku. To wracając do tych 120 zł, ile ty wtedy zarabiałeś? No to pierwsza, pierwsza moja pensja to było 1500 zł. Oficerska? Oficerska. 1500 zł. 1700 na rękę. No. Mhm. Kiedyś rozbiłem szybę na imprezie przypadkowo. To pamiętam, że że ta chyba 1500 zł, to wyobrażasz sobie, jakie były koszty. No to miesięczne zarobki, nie? Tak, no tak, no to, tak no ciężko było. To, to cholernie ciężka rzeczywistość, nie? No bo budujesz rodzinę, zajmujesz się braćmi, mhm. robisz karierę i dostajesz 1500 zł. Tak. Wtedy średnia krajowa nie była dużo wyższa, także to, to też nie. To tak. in, in, inny pieniądz Inny był, pieniądz nie? był, ale, ale nadal to ale było ciężko. Ale Ciężko, no, dwa domy, szczecin, bielsko, paliwo i tak dalej. No było to wymagające. Mieliśmy rentę, moi bracia mieli rentę. Taką bardzo, bardzo podstawową, więc na pewno trochę mhm. ratowało. No ale wiesz, no, nie jestem chyba jedyną osobą, która musiała poradzić z, takimi, z taką rzeczywistością, z takimi sytuacjami. No, bardzo dużo Polaków nadal sobie musi z tym radzić, a mhm. dużo Polaków musiało sobie z tym radzić. Teraz czasy są to dużo bardziej przychylne do tego, żeby żyć na wyższym poziomie, bo w takiej teraz etapie, myślę, rozwoju naszego państwa jesteśmy. Niemniej wtedy było, jak było. Dostajesz się do gromu. Mhm. Czy wracasz z Afganistanu? Przenosisz rodzinę do Warszawy. I to jest super, bo wejdę ci w słowo, bo to nie było takie oczywiste, że operatorzy mm, sprowadzają swoje rodziny do, do miejsca, gdzie służą. Bo to jest tak, że trafiając do ogromu, no jesteś znowu bardzo mocno zaangażowany. I to... bardzo często jesteś w miejscach i znikasz na jakiś czas. Tak? Na początku kurs podstawowy który trwa 12-13 miesięcy, jesteś po 12-13 godzin cały czas na, mhm. na szkoleniach. Pierwszy miesiąc w ogóle ci nie ma. Nawet nie ma z tobą kontaktu, bo nie masz możliwości kontaktowania się z nikim, więc więc znikasz e, pierwszy miesiąc, na miesiąc, na miesiąc zupełnie. Nie ma z tobą żadnego kontaktu. Nawet by się no, tylko w sytuacjach awaryjnych takich faktycznie bardzo bardzo życiowych, wtedy tam przełożeni mają kontakt e, z, z rodzinami i tak dalej, żeby ci odciąć, wtedy wchodzisz w, w proces Onboardingu w pewnym sensie, przygotowania <laughs> przygotowywania się do tej najtrudniejszej. Czemu onboardingu w pewnym sensie? No bo kurs posawowy to jest łapanie bardzo podstawowych kompetencji, żeby w przyszłości być operatorem, który jest zdolny na końcu świata odbić zakładników. Jakich kompetencji? Bo mówisz do człowieka, który jest nie no tak na, Nasza no. wspólna droga na hercegstwie się skończyła. <śmiech> <śmiech> kompetencje, to jest, uczysz się strzelać. uczysz się taktyki. Różnych rodzajów taktyk. Mm -hmm. to jest taka zielona, czyli taka w lesie, jest to taka czarna, czyli odbijanie zakładników, jest taka niebieska, czyli wszystko co na wodzie i tak dalej. Uczysz się medycyny, łączności, uczysz się planowania w ogóle, to było bardzo ciekawe. U jednostki specjalne muszą sobie poradzić same bez żadnego wsparcia w terenie, prawda? To znaczy, no to ono wsparcie, jest, to tylko... wsparcie jest, tylko że ono jest. Pośrednie, nie bezpośrednie. Mm. Więc, więc musisz być samowystarczalny i zespoły bojowe są tak konstruowane, żeby były samowystarczalne. Więc nas przygotowywali do tego, żeby nabrać podstawowej kompetencji. Trwało to 13 miesięcy, bo to jest tak duży obszar, pewna unifikacja,. Um, no bo jednak każdy z nas wszedł z jakimś doświadczeniem życiowym. Mm -hmm. Pewna unifikacja, żebyśmy wszyscy pracowali na tych samych standardach, procedurach. No bo siły specjalne są bardzo mocno procedowione. Bardzo mocno. Powiadałeś mi kiedyś rzecz, która mnie bardzo zaskoczyła, ale ją wprowadziłem do biznesu od razu. Że nawet zapakowanie kieszeni kamizelki jest dokładnie takie same, żeby wiedzieć, gdzie jest bandaż i gdzie są różne rzeczy u każdego żołnierza. Że tak. wy macie tak wszystko zunifikowane, że dzięki temu w momencie super stresującym, czy super niebezpiecznym, nie musisz myśleć, wiesz, gdzie Bo, to, coś bo jest. to wynika z praktyki. No bo mhm. jeżeli... A to w biznesie mi się też zaczęło sprawdzać. No tak, bo, ale wiesz, bo to, dlatego pewne doświadczenia, bo o ile w, w biznesie można pójść na skróty, no bo tutaj masz czas. masz czas, ewentualnie możesz stracić trochę kasy. To my w siłach specjalnych nie mogliśmy sobie pozwolić na skróty, no bo wiadomo, jaka była cena. Więc te wszystkie rzeczy, które być może, gdybyśmy mieli takie, takiego czynnika motywującego, jak twoje zdrowie albo twoje życie, być może byśmy robili inaczej. Ale przez to, że mieliśmy ten czynnik, to wszystko w wojsku, ale generalnie w siłach specjalnych zrobione według pewnych schematów, które są wypracowane, bo są skuteczne. I tak samo jest w biznesie, że wiemy, które schematy są skuteczne, no, ale nie zawsze je robimy, no, bo to jest wymagające. A w siłach specjalnych jest tak, że jednak no, uczymy się tego, mamy to w od samego początku i rozumiemy sens tego, no, bo jeżeli e, wiesz, że masz na lewej nodze, na kieszeni dolnej, w spodniach, e, stazę taktyczną, czyli taką opaskę, gdybyś był ranny, to się zaciska tętnice bądź żyły. Żeby... I wszyscy mają tak samo. I wszyscy mają tak samo, bo w pierwszej kolejności, jak jesteś ranny, to używasz swojego sprzętu. Dopiero później używasz sprzętu zewnętrznego. Jeżeli Czyli widzisz, jak ty robisz asystę komuś, to używasz jego sprzętu. Zabieram jego sprzęt, bo mój może mi się przydać, mm -hmm. bo mogę być za chwilę ranny. Więc uczymy się tego, więc gdybym nie wiedział, że ma w tym miejscu, no to za nim bym znalazł. Taki przykład, no ale myślę, że on dość fajnie obrazuje. Mógł się wykrwawić. To Mógł się wykrwawić, więc, więc to ma znaczenie. I to, no co takie jest elementów, w, w których gdzieś tam wyrastaliśmy, które dzisiaj wydają się tak oczywiste, ale jak rozmawiam właśnie ze światem biznesu, który bardzo z tego czerpie, to, to nie jest takie oczywiste. To dla mnie nie było oczywiste, ale wprowadzenie tego bardzo... Ale nie mówię o tym. Nawet, no, nawet mówię... głupia rzecz w domu. Zacząłem zwracać uwagę i tworzyć miejsce, gdzie odkładam rzeczy, żeby następnego dnia dokładnie w tym miejscu na mnie czekały. Kiedyś zgubiłem noktowizję. Nie wiem, ile kosztuje. 150-200 tysięcy złotych. Znaczy, nie zgubiłem, gdzieś ją położyłem. Nie mogłem jej długo znaleźć. I, I zrozumiałem, że muszę nauczyć się odkładać rzeczy we właściwe miejsca i później miałem tak, że miałem na sprzęt. Przygotowane specjalne przestrzenie, że za każdym razem, mówię, że wchodzisz na zajęcie, zabierasz noktowizję, wracasz z zajęć, odkładasz to samo miejsce. Tak samo jak z kluczami trochę od samochodu, nie wiem, wiesz. Na ile razy szukaliśmy kluczy od samochodu. Ja już teraz wcale. A nawyk jest, nawyk jest teraz taki, że odkładasz w jedno to samo miejsce i wiesz, że zawsze tam do jest, odkładasz. A jak nie ma tam kluczy, to znaczy, że jest problem, nie? <śmiech> <śmiech> że faktycznie gdzieś się konkretnie zgubiły. No, tak jest. Mam nadzieję, że klucze nie samochód. No. Wracając do ciebie, jacy to byli ludzie? Jakie to było doświadczenie, Wejść Mówisz do teraz o. Ogromnie. ojej, to jest przepaść w tej całej mojej no bo to, historii 8-letniej, tak. No i wchodzisz do elitarnej, światowo-elitarnej jednostki. To jest ogromna nobilitacja. To mówię bez to ja, to ja, to ja to bez żadnego rozumiem, tutaj. ale co Mariusz Krawiec poczuł tam po tych pierwszych miesiącu czy dwóch, yy, i co zrozumiał? Co, co ciebie zaskoczyło, wiesz, takie. Te, te nie wiem, czy pamiętasz, ale te pierwsze wrażenia. Pamiętam i. Pamiętam też... dobrze. Co mnie zaskoczyło, e, faktycznie wszystkie rzeczy, albo większość rzeczy, które robiliśmy, szczególnie na tym poziomie taktycznym, one były robione perfekcyjnie. To, to był w ogóle inny świat. Między tym, co widziałem w wojskach regularnych w Afganistanie i tym, z czym się zmierzyłem w pierwszych dniach bycia w, w jednostce w, w Gromie, nie tylko w Gromie, bo, bo, bo ogólnie siły specjalne mają takie standardy. To, to jednak to uporządkowanie i pewien pomysł i pewna konsekwencja działań. Przypadkowości było mało, to wszystko raczej było przemyślane, wynikało z doświadczenia z praktyki starszych kolegów i do, dorobku, jaki miała jednostka, i to powodowało to, że wchodziliśmy w proces szkolenia, e, treningu kursu podstawowego, gdzie instruktorzy doświadczeni po Iraku e, operatorzy, przygotowali nas i uczyli nas, w jaki sposób należy walczyć. Żeby przetrwać, żeby Co to przeżyć. Znaczy, operator. Operator to jest żołnierz bardzo mocno wyspecjalizowany w jakimś obszarze. I my byśmy wyspecjalizowani w obszarze uwalniania zakładników. Mm -hmm. Czyli dostajesz decyzję, twój oddział dostaje informację, że jest ktoś porwany gdzieś tam na świecie. I jeżeli jest oczywiście wola polityczna, to, to operatorzy w każdym momencie muszą być gotowi właśnie od tego, żeby tam polecieć i tę operację wykonać. Czyli wsiadasz w samolot i lecisz gdzieś. Więc, więc na pewno to, zobaczenie, że, że można. I czym pamiętam, mówiłem o tym w, w pierwszym odcinku naszego podcastu, jaka była zrężać. Kolejna reklama tego podcastu. Ja nie wiem, jak ja to przeżyję. No. Zlinkujemy, zlinkujemy. Tak, tak, tak. Nie, to myślę, że to będzie służyć mhm. naszym, naszym słuchaczom, bo po to to jest. Jak, jak, jak próbowałem planować, ja byłem tam, mówię, odpowiedzialny za działalność operacyjną, bojową. Czy ja wiedziałem o temat działalności bojowej? Co ja widziałem tam planowania. No, 4,5 miesiąca w Afganistanie tak. to za mało. Mało, no bo, no bo to od kogo miałeś się uczyć. No, nie było wzorców. Trochę książek, trochę osób w Twoim otoczeniu, ale wszyscy byliśmy tam nowi. Amerykanie, do, w których zostać włączeni faktycznie mieli dużo więcej doświadczenia i od nich się troszeczkę uczyliśmy. No ale to też było bardzo trudne, bo na początku nas pilnowali tak bardzo mocno, nie chcieli przekazywać swojej wiedzy, nie chcieli za wiele rzeczy zdradzać. Później się to zmieniło. Z czasem obyliśmy się, bo to były początki, wiesz, byliśmy mm -hmm. w NATO i tak dalej, to były to nasze początki takich współpracy, e, więc nie było się o uczyć. I poszedłem do jednostki i nasi instruktorzy pokazali po kolei, jak pewne rzeczy powinny wyglądać, i wtedy zrozumiałem, i miałem szczęścia w tym wszystkim, że, że pomimo tego, że nie miałem doświadczenia, to w miarę dobrze ci to wyszło. No, że wróciliśmy całość zdrowo. To może tak, <grym> okay. chyba. No, bo to gdybym tak popatrzył, miałbym to ocenić, no to. To nie było bardzo profesjonalne, chociaż w ty nie, nie byłeś to. przygotowany na, tą, na ten deployment, jak deployment, to, na tą misję w Afganistanie. Nie, nie wiedziałeś dokładnie, co będziesz musiał robić, i tak dalej. vis a -vis potem jak wchodzisz no do gromu, i, i to było wszystko przygotowywane. I jak to, to mówisz, perfekcyjne. To, to, to nikt nas nie wiedział. To, to, było, to się tworzyło na... z niczego. Mhm. To była pierwsza misja. A czy w wojsku są potrzebne takie misje? Hmm. Bardzo. Do czego? Z kilku. Z kilku przyczyn. Pierwsza prozaiczna, bardzo, bardzo prozaiczna, ale mega ważna, to jest to, że my się jako Wojsko Polskie nauczyliśmy walczyć. No bo po II Wojnie Światowej żyliśmy w, w objęciach komunizmu, w objęciach absurdu wojskowego, bo nie było realizacji, ale nie było konfliktów. Misje... Narodów Zjednoczonych, czy KFOR w Jugosławii Ale to nie są misje bojowe. Dalej. To były misje obserwa obserwacyjne, to, okay. to były misje stabilizujące. Okay. Tam się nie walczyło. A tu się walczyło. A tu się walczyło, więc sama, no bo to jest trochę tak. Jeżeli nie masz realizacji tak zwanej, czyli nie masz gdzie sprawdzić, masz pewne umiejętności, jak nie masz gdzie ich przetestować, to w pewnym momencie no, zasadność dalszego budowania tych kompetencji jest coraz mniejsza i coraz mm. mniejsza. Jak to trwa rok, dwa, to jeszcze można to, mówiąc, kolekwentnie dźwignąć, ale jak to trwa 40-50 lat, to mu się, urobi się taka sztuczność. Czyli to, co w wojsku było przed misjami bojowymi, no to była ta sztuczność. To było to, że tw tworzyło się em, poligony dla samych poligonów. Na tych poligonach nie było amunicji, no bo po co, skoro nic nigdy nie działo, to po co wykładać kasę, więc ci żołnierze tam nie mieli z czego strzelać. Było bardzo dużo takiej udawania, bawienia się w wojsko. Przełożeni nie mieli też doświadczeń żadnych. Troszeczkę jak za twojego dzieciństwa. Trochę tak, no. <laughs> Trochę tak. A później, a później okazało się, że jednak no niestety, giniemy. Niestety y, sprzęt, który mamy, się zupełnie do niczego nie daje. Pamiętam pierwszą zmianę, to hamery, które dostaliśmy, to miały dziury w podłodze. My, to w ogóle było bez sensu, ale wkładaliśmy worki z piachem, żeby w jakiś sposób się e, osłonić przed, 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 przed odłamkami. To, to był absurd, bo, bo, bo ciśnienie to wszystko i tak by nas zmiotło i tak faktycznie było, bo, bo, bo później zaczęły się miny pułapki i zaczęli się na tym. Na, no, na to najeżdżać i pierwsi ranni, pierwsi zabici. Później dostaliśmy lepsze hamery, lepsze. Przyjechały rosomaki. Ja miałem rosomaki, które miały opancerzenia. Dopiero wyobrażasz, wyobrażasz sobie na pierwszej zmianie, e, okay. dopiero my e, wpisaliśmy i informowaliśmy przełożonych, że my tu nie przetrwamy, jak nam nie dacie opancerzenia. Przecież w każdej chwili mogą nas strzelić. My nie jesteśmy w stanie się bronić. To był zupełnie. To, to był bardzo taki. Prekursorska zmiana w Gazni, w Szaranie, w Łodzi, teraz... Patrząc na sytuację, którą odejdę na chwilę od twojej hmm. historii, ale mamy no, no, wojnę na, za naszą wschodnią granicą. Jak polskie siły zbrojne, jak polskie wojsko się zmienia w tej chwili? Ja nie mówię o tych inwestycjach, które tam prasa, wiesz, politycy mówią, że ty kupuj to z Korei, tamto, skądś, tam to skończ, tam tam to tam. Tylko tak jak ty rozmawiasz z ludźmi, którzy są jeszcze w siłach i tak dalej. Czy my jako naród, czy my jako wojsko polskie robimy, jak, odrabiamy jakieś lekcje w tej chwili? Nie mam pewnej wiedzy na ten temat i nie chciałbym. <laughs> ale masz na pewno lepsze wyobrażenie niż ja. Myślę, że mamy sporo obszarów do odrobienia. Myślę, że, że kwestie. No bo, bo to jest tak, że jeżeli społeczeństwo polskie nie zrozumie, że za naszą wschodnią granicą jest realny konflikt, który jest realnym ryzykiem dla nas jako Polaków. To pierwsze rozumieją, to drugie nie jestem pewien. To politycy będą mieli trudniej, że podjąć decyzje, w które no jednak są dość kontrowersyjne. No bo, na przykład zasadnicza służę... przykład, Albo, albo, albo ściąganie, ściąganie poborowych, żeby się szkolili, bo, bo za rogiem czy za, za progiem jest, jest konflikt zbrojny. I teraz dla nas to jest troszeczkę dla nas, osób żyjących w Polsce, jest to trochę takie enigmatyczne. Coś się dzieje, słyszymy, że wybuchają, spadają rakiety, że ludzie giną, no ale to jest jednak tysiąc parę kilometrów od nas, więc nie u nas. E, a ta świadomość, że konflikt zbrojny w swojej strukturze i w swoim, e, swojej charakterystyce jednak jest bardzo nieprzewidywalny, to ja cały czas stoję na stanowisku, też e, o tym często mówię, że lepiej być przygotowanym trzy lata do przodu niż pięć minut spóźnionym. E, I teraz to, co możemy zrobić, to przygotować się do tych czasów, które mogą nadejść, te trudniejsze. E, natomiast świadomość nasza jako obywateli, no, powinna rosnąć i, i powinniśmy bardziej być, być może nic z tego nie wyjdzie w kontekście, miejmy nadzieję, że nie wykorzystamy tego doświadczenia. To lepiej być chyba gotowym na wojnę, która nie Ty... nastąpi, niż niegotowym na wojnę, która nastąpi. Tak? tak. No to jest trudne, to jest trudne, bo to, bo to jest, wymaga wiele wyrzeczeń. No bo, mówmy się, że Przekierowanie swojej uwagi na przykład na to, żeby szkolić się militarnie, to jest czas, który no, jednak musisz tam zagospodarować. Mhm. Przekierowanie Albo zasobów naszej gospodarki. Ze swojego życia, nie? Tak. Mhm. Przekierowanie zasobów gospodarki naszej na, na pewno obszary związane z, z przygotowaniem to też nie jest do końca, patrząc z perspektywy ekonomicznej, gospodarki polskiej, super idealnym rozwiązaniem, bo, bo być może powinniśmy się dużo mocniej rozwijać. Gdyby nie było wojny, to, to byśmy pewnie jak inne decyzje podejmowali. Ale są takie czasy, że mi to z tyłu głowy, że, że jednak trzeba się pod to przygotowywać. Tak w to wierzę i, i z takiego też wychodzę założenia. Zresztą patrzę, ja byłem na Ukrainie, mam stowarzyszenie, które pomaga od samego początku ludności cywilnej ukraińskiej i żołnierzom. I tu dzięki wsparciu właśnie znowu osób wokół nas ponad 5 milionów udało nam się zebrać w różnym sprzęcie w Noctowizji, w kamizelkach, w, co bo trudne są te militarne rzeczy, no ale, ale śpiwory, skarpety, i tak dalej, karetki, różnego rodzaju sprzęty, medyczny, kontenery, to jest coś, co nasze otoczenie wspierało nas i my to kierowaliśmy na Ukrainę, ale z racji tego, że duża część tego ginęła trafiała nie tam, gdzie powinna, musiałem tam pojechać i, i zobaczyć, i udrożnić te kanały dystrybucji, upewnić się, że ta praca, ten wysiłek, te pieniądze, które w to wszystkie wkładamy, że nie idą we właściwe miejsce. Więc byłem tam na miejscu, byłem na linii frontu, byłem z tymi żołnierzami. To jest pełnoskalowy, bardzo trudny e, konflikt. I jeżeli my dzisiaj, jako Polacy... Jest zupełnie inny niż w Afganistanie, chociażby, czy w Iraku. Zupełnie inny, zupełnie inny. Zupełnie mm -hmm. inny. Jeżeli my dziś jako Polacy nie, nie przyłożymy się do tego, żeby zatrzymać ten konflikt na tamtej granicy, nie naszej, no to, 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 to może być różnie. Jak różnie? To już pytanie do, do, do geostrategów i, i do polityków, którzy się tym zajmują. Ja nie mam kompetencji i wiedzy okay. takiej, żeby się wypowiadać. Niemniej e, cytując szefa BBN-u, który twierdzi, że mamy 3 lata na to, żeby się przygotować. I myślę, że I to dużo... mówił rok temu. Mamy dużo, no pół roku temu. Mm -hmm. Pół roku temu. Mamy, myślę, że jestem dużo racji, że, 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 że mówię, ten konflikt, on się bardzo mocno zmienia. Zresztą Rosjanie nastawiają się na, na wojnę taką długoterminową. długoterminową, na gotowanie żaby. I jeżeli się Zachód faktycznie nie, wy... nie wesprze solidnie tej Ukrainy, to, to w długim okresie czasu Ukraina nie przetrwa. No, nie będzie stanie sama tego dźwięka. To ja to zaparkuję, bo chciałbym wrócić do twojej historii, ale o tym, jak się przygotować Niekoniecznie jako naród, ale jako obywatel chciałbym z Tobą pogadać jeszcze, mhm. ale wrócimy do tego. Jasne. Dobrze? Jeśli chcesz dojść do przedsiębiorców, ludzi takich jak Ty, zareklamować się w audycji, zaprojektuj swoje życie, napisz na adres partner .media. Zapraszam do współpracy. Jesteś w gromie? Mhm. Jesteś w niesamowitym miejscu? Rozwijasz się, uczysz się? Twoja pierwsza misja. No, pierwsza to? misja była, w, jak jeszcze byłem przed, 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 e, przed gromem. I no to mówisz w finalnie, o Afganistanie. Afganistanie. To twoja pierwsza misja? No po w trzech gromie. latach. Po trzech latach. Po trzech latach z moim zespołem byłem kolejny raz w Afganistanie mhm. na 8 miesięcy i później wróciłem na kilka miesięcy i poleciałem trzeci raz. Także można powiedzieć, że spędziłem w Afganistanie z półtora roku swojego życia. Najtrudniejszy moment? To jest trudne być w takiej sytuacji. Kiedy nos do ciebie strzelają, kiedy baza jest codziennie oszczeliwana, kiedy wyjeżdżasz, wylatujesz i nie wiesz, czy wrócisz, kiedy rozmawiasz z żoną, e, z dziećmi i spada rakieta i wszystko ci spada i się wyłącza łączność, to są takie sytuacje. A oni nie wiedzą, co się stało. A oni nie wiedzą i łączność była przewracana ileś tam czasu. Są takie sytuacje, z którymi się ciężko funkcjonuje. Więc tych momentów było bardzo dużo. Natomiast nie mam takiego jednego bardzo. E, Kontrastowego momentu, że mógł Ci powiedzieć ten moment, a nie inny, bo ich było tak dużo, że ciężko z tego mi wyłapać coś takiego. Czy był taki moment, że mimo przygotowania i wszystkiego, coś zawiodło i musieliście po prostu hm. improwizować? W... Wiesz, Maciek, ja walce. bardzo mocno wierzę w, w przygotowanie, w proaktywną postawę. Zresztą... No, ale to się nie da w stu zrobić. No właśnie do tego zmierzam, że bardzo mocno wierzę w takie postawy. Dużo pracy i energii wkładam w to, żeby zanim Przystąpię do działania, żeby przejrzeć, poszukać, sprawdzić, mhm. przeanalizować, zanim, zanim wejdziemy w, w, w głęboko w projekt czy w działanie. Ale ani razu chyba się nie zdarzyło tak, że wszystko poszło jak, jak po sznurku, bo zawsze jest tak. No, dla jak mnie plan jest pewną taką wytyczną kierunkiem. No. A, a, a sama umiejętność reagowania w ramach jakichś tych. Ram, w których sobie gdzieś tam w czasie planowania wymyśliliśmy, to jest coś, czego się uczyliśmy. I tak faktycznie każda że misja wyglądała, że mieliśmy to bardzo precyzyjnie zaplanowane, no ale jednak no, rzeczywistość potrafi bardzo, bardzo zaskakująca. Pamiętam taką operację, jak polecieliśmy w środku nocy, bo był ogromny skład amunicji, którą nie później wykorzystywali. Mówię to mam się talibów do tego, żeby albo nas atakować, albo. Albo faktycznie robić z tego miny pułapki i, i wysadzać nasze konwoje. My mieliśmy jako ogrom to szczęście i ten przywilej, że nie, bardzo mało jeździliśmy, szczególnie w kolejnych zmianach e, w patrole, tylko głównie wylatywaliśmy w nocy. E, mieli, naszym zdaniem, było mm, pojmanie bądź eliminacja tzw. Tak HVT, czyli High Value Target, czy takiego <szitus> osoby z tej ta, ta, Tali Card. Tali Card. była wy. W, w Iraku, ale z tak zwanej j J.P.L. list, czyli taki Joint Prioritize List of Osób, które są gdzieś tam em, poszukiwane. Wywiad ich rozumiem, rozpoznawał. Tak, tak. I to było, nasza, to było nasze zadanie. I to był ten komfort, ten przywilej, bo my wykorzystywaliśmy element zaskoczenia. Więc, więc to była bardzo duża, bardzo duża szansa na to, że wracaliśmy cało mm -hmm. zdrowo. Natomiast koledzy z wojsk regularnych mieli, mieli no, dużo trudniejsze zadanie, bo oni musieli jeździć w patrole. Po tych samych, po tych samych generalnie bardzo często po tych samych trasach, bo ciężko było wariantować bardzo mocno te trasy, bo jednak ten ruch był mocno skanalizowany. Więc mieli dużo trudniej w tym względzie akurat. No, więc, więc tak, ale dlatego naszym zadanie też bo między innymi szukać takich miejsc, żeby eliminować te składowiska, żeby później żołnierze wojsk regularnych, czy też my, no bo my też jeździliśmy na patrole, ale dużo mniej, żebyśmy po prostu mieli większe szanse na to, że jak, jak się zlikwiduje ten składowisko, czy w jakiś sposób, no to będzie mniejsza szansa, szansa na to, że no, że to gdzieś tam będzie wykorzystane. No i mieliśmy takie miejsca, że jak znajdowaliśmy, nie wiem, składy amunicji, składy muzieży, ładunków muzieżowych, czy też saletry, bo saletra była bardzo często wykorzystywana do jako materiał wybuchowy. Tak to, to wysadzaliśmy, no to Kilkaset, kilkaset metrów wokół wszystko było, wiesz, mocno zniszczone i 700 metrów do góry była smug e, ognia i, i pyłu. Ciężko być niewidocznym wtedy. No, no nie, jesteś, nie jesteś tutaj za <grym> bardzo niewidoczny. I zazwyczaj wtedy był kontakt ogniowy, no, bo, no mhm. bo wtedy się miejscowi zbierali, tam próbowali nas przegonić, co nigdy mi się nie udało, ale... A najtrudniejsza sytuacja, w której byłeś? Najtrudniejsza sytuacja, do której nie doszło, Okej, okay, to jeszcze lepiej. Która z moich analiz y, wyglądała na y, najtrudniejszą i taką, która ma bardzo duże prawdopodobieństwo tego, że się coś złego wydarzy, to było w Jalabadzie. W, w ogóle poza naszym szarem y, działania standardowego. Nie chcę wchodzić za bardzo w szczegóły, mhm. bo nie czuję. Znaczy, nie chciałbym tutaj zadać szczegółów, ale mieliśmy też takie zadania, że y, operowaliśmy w innych obszarach Afganistanu. I tam faktycznie było tak, że długo to planowaliśmy, i finalnie nie wszystkie czynniki, które zaplanowaliśmy, doszły do skutku. Wsparcie z powietrza, które miało być, nie pojawiło się i tak dalej. Ale mimo wszystko polecieliśmy, a właśnie mieliśmy polecieć. I jakimś cudem na trasie do lotu amerykańskich czynników i, i Apache, my byliśmy na północy, na północnym wschodzie. Afganistanu i z południa leciały śmigłowcy, nie doleciały do nas, bo się pojawiła jakaś burza piaskowa, która w ogóle nie była jej w żadnych, w żadnych prognozach, no i zawróciły te śmigłowce, więc operacja została odwołana. I później pojawiły się inne okoliczności, nie chcę wchodzić w to. I to było dla mnie takie trudne, bo pamiętam, jak leżałem na łóżku w sprzęcie, we wszystkim gotowy do wyjścia, wszyscy czekaliśmy, bo w wojsku jest tak, że się albo spieszysz, albo czekasz. I więcej czekasz, niż się śpieszysz. Więcej czekasz, niż się śpieszysz. To różnie bywało. się od, od dynamiki działań, bo czasami jest tak, że się cały czas śpieszysz. No i później z chwilka na odpoczynek znowu się śpieszysz. A czasami jest tak, że tygodniami czekasz. No, jak to w życiu? To pamiętam, że wtedy czułem, że, że mi się elementy układanki nie zgadzają. Tak, wiesz, jak masz tą intuicję, mhm. ta podświadomość, o którym, do niej to Że do nie zadziała. Że jest tu, znaczy, że jest duża szansa na to, że coś się wykrzaczy. Albo że, to, że albo że się odwołało, bo, Tak, że konsekwencje takim mogą uf. być bardzo, bardzo, trudne. I to był pierwszy raz, to nie wiem, to była 130 operacja bojowa, w której brałem udział, czyli już doświadczenie spore. A pierwsza zmienia taką sytuację, że czułem, że, że się nie klei. No. I jakimś cudem nie odbyła się. Coś po drodze, o, to, wiesz, to już możemy sobie dopowiedzieć. Trzy misje w Afganistanie, ponad dekada w wojsku. No, w wojsku ponad no prawie dwie dekady. Prawie dwie dekady w wojsku. Lat w no. I zakładasz biznes z kumplami z wojska. Mhm. Biznes nieruchomościowy, deweloperski. Mhm. Opowiedz historię powstania tego biznesu. Skąd pomysł, żeby wejść w biznes, który jest tak kapitałochłonny, Wtedy nie, proper... wtedy nie wiedziałem, <laughs> że jest tak kapitałochłonny. Wiesz, to nic nie wiedzieliśmy o biznesie. No wyście skrzynki złota w tym Afganistanie nie znaleźli, żeby budować potem osiedla w Polsce. To, to, czyli nie, to z to niewiedzy pomysł, tak? <laughs> no jak wiesz, jak większość, większość pomysłów, gdybym wiedział, jak trudna jest deweloperka, wtedy pewnie bym nie wszedł. No, to tak jest ze wszystkim chyba. Um, Ale twoje wspólnicy są ludzie, z którymi służyłeś. Tak. Z Wojtkiem służyłem w jednostce, a Robert, e, nasz trzeci przyjaciel, no mój, 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 mój przyjaciel, z którym też założyliśmy biznes, on był, e, w, służył w Straży Granicznej. Znaczy, wszyscy jesteśmy z, z jednej klasy, mm. śmieję się, bo ze szkoły oficerskiej z pierwszego roku. A czy to są w ogóle korpusy z pierwszego roku? Znamy oficerki? się 25 lat. Tak. Okej. Okay. I ten moment, kiedy piliście, nie wiem, wodę, piwo, cokolwiek, wino mm -hmm. e, i wpadliście na ten, pamiętasz ten moment, kiedy wpadliście na to, że będziecie biznes robili razem? Tak. Pamiętam, bo, bo to jest tak, że najpierw chciałem zrobić biznes z, z Wojtkiem deweloperski w 2011 roku, już byłem po, po kilku Afganistanach i wtedy bardzo popularna była książka Kiyosakiego. Bogaty ojciec, biedny ojciec. Tak, Bogaty ojciec, biedny która faktycznie dla takiej osoby, która nie do końca ma świadomość tego, jak działa rzeczywistość ekonomiczna, to układała pewną perspektywę. To, to było dla mnie coś, co na pewno dało mi, coś, dało mi do myślenia. Wtedy jakoś zacząłem rozumieć, że nieruchomości to jest coś, co można robić służąc w jednostce, bo też myślę, że ty Maćku, i drodzy Państwo, też y, trzeba wiedzieć, że służba w siłach specjalnych jest bardzo wymagająca. Zresztą ten czas, jaki miałem na to do wykorzystania, byłby minimalny, bo on był kosztem rodziny w tym momencie mm -hmm. i własnego snu ale jeżeli coś robić faktycznie chcesz dodatkowo to, no to nieruchomości są takim aktywem, że można robić to po godzinach. Jak to jest na małą skalę, to możesz sobie kupić mieszkanie, wyremontować, znaleźć zaczynali, od flipowania, od tak. flipowania każdy praktycznie, jeśli tam mieszkanie mhm. flipowałem i tak dalej. Od najmu długoterminowego, jeśli tam mieszkanie nadal mam z tamtego czasu. To jest taki biznes, który Michał Jabłoński tu był jeden z takich gości z Masterhaba. Fajnie opowiadał, to jest biznes, który idzie w w wolniejszym tempie. Tak. On nie jest taki szybki, więc czasami decyzje mogą być. Może poczekać. być szybszy, jak się spekuluje, ale co do zasady to jest biznes, w, to jest maraton, nie sprint. Tak. To, to trzeba się nastawić na długoterminowość w tym wszystkim. To ten moment, kiedy podjęliście decyzję, żeby zrobić razem firmę. To jest tak, że to właśnie to moje otoczenie, my rozumiemy, że, że pracując bardzo blisko z Amerykanami, z Anglosasami, tam jest taki model i to też będąc w Stanach trzy miesiące uczyć się języka, języka angielskiego i e, przygotowując się, bo uczestniczyłem w takim kursie bardzo wymagającym Pathfinder. Amerykanie mm -hmm. robią takie kursy, które przygotowali nas jako żołnierze tego, że mogliśmy być rzuceni gdzieś tam na terytorium wroga, przygotować miejsce, żeby siły główne mogły zrzucić e, zaopatrzenie bądź przylecieć i wesprzeć wesprzeć e, Wojska Regularne. czy taki na przetrwanie. Taki kurs bardzo wymagający był. Pamiętam miesiąc czasu e, dość intensywnej pracy, ale zresztą tego, że w trakcie tego kursu zrozumiałem, że Amerykanie przygotowują swoich żołnierzy w ten sposób i to jest mądre. Bo nie jesteś w stanie żyć takiej dynamice, w takiej intensywności do 65 roku życia. To jest mm -hmm. fizycznie wykonalne. Twoje zdrowie, e, twoja e, relacyjność z bliskimi, to, że no, to, że jednak jest no, dość intensywnie, no, to, to jest taka ilość stresog stresogennych sytuacji, taka duża ilość kortyzolu, ogromnej deprywacji, że no, utrzymanie coś takiego w długim terminie czasu jest niemożliwe. I Amerykanie przygotowują swoich żołnierzy do tego, że oni po tych 20-22 latach wychodzą z wojska i są czynnymi płatnikami podatków. Czyli przygotowują ich do tego, że jak skończą swoją służbę, że nie siadają, wiesz. Przed telewizorem z piwem. Tylko albo korzystają pracy, z specjalu, tylko idą do pracy, albo robią biznes, mhm. albo są kontraktorami, albo, albo pracują już jako cywile, wspierając. I to jest w ogóle super. I mam nadzieję, i też trochę nad tym z moim środowiskiem pracuję, żeby zwiększyć świadomość biznesu, jak wiele kompetencji mają żołnierze, a szczególnie żołnierzy specjalnych. I to jest w ogóle kuriozum. Że się nie korzysta z, z tego potencjału, jaki, jaki, jaki mają dzisiaj osoby, które skończyły służbę, a są w, w rezerwie. czy aktywnej, czy pasywnej, czy są na emeryturze, bo, bo to jest ogromny potencjał. A ogromny. Wiecie, jako 24 czy 5-latek w Stanach, zarządzając sklep, sklepikiem Radio Shack, zatrudniałem Marines na przykład. Tak. Znaczy Ex Marines, tak. A dlaczego go zatrudniałeś? Przeszedł rekrutację, to ja wtedy jeszcze nie miałem tej świadomości, ale to jeżeli chodzi o zaangażowanie, zrozumienie i szybkość uczenia się w pracy, w ogóle on, on bardzo szybko zrobił karierę, został menadżerem i tak dalej, nie? bo on, on chciał, on zawsze lubił elektronikę i to mu pasowało, to to było niesamowite, bo to po prostu masz ludzi, którzy są um, no już wykształceni w pewien sposób. Nasza percepcja ludzi z wojska jest chyba taka pereloska jeszcze ciągle, nie? Trochę tak, znaczy to się zmienia ewidentnie, ale nadal za wolno. I mm -hmm. szczególnie w tych takich trudnych czasach. Które gdzieś tam wokół nas są, no bo mówi się, że z jednej strony mamy fajne czasy, bo jest press polity i nasza mhm. gospodarka fajnie rośnie i też w pewien sposób jestem beneficjentem jako przedsiębiorca tej sytuacji, to z drugiej strony patrzę na to, co się dzieje naszą wschodnią, naszą wschodnią granicą na Ukrainie i tak dalej. To, to jednak jest pewien rodzaj ryzyka, który trzeba gdzieś tam mhm. jednak schwantelować. No tak, bo bierzesz pracownika, który i, może gdzieś, tak, być powołany powrotem do służby, tak? Tak, ale z drugiej strony, jeżeli budujesz swoją organizację, no, ostatnio miałem zapytanie od, od od, od znajomej, bo dwóch no, dość takich no, znaczących przedsiębiorców w Polsce, jak Rafał Brzoska czy, czy Maren Overko, mocno zaczęli interesować się tym, w jaki sposób przygotować swoich pracowników do tego, żeby mogli bronić swojego państwa. I to jest super. Czyli takie propatriotyczne postawy, mhm. jeżeli byłyby wdrażane na tych szczeblach um, naszych decydentów, ale mam też na myśli biznesu, one by spowodowały, że my jako, jako społeczeństwo byliśmy lepiej przygotowani. Ale wracając do. Do meritum. E, uważam głęboko w to, że my, jako żołnierze, mamy sporo kompetencji i staram się je pokazywać w każdym, dowolnym momencie, e, że my właśnie możemy robić biznes, my będziemy bardzo fajnymi kontraktorami, będziemy bardzo fajnymi współpracownikami, będziemy osobami, na których można polegać, no bo, bo całe życie z tego się wywodziliśmy, że jak się zrobi, postawi się zadanie, to ono będzie wykonane. I, a jak nie będę wiedział, jak to za nie wykonać, to się dowiem, jak je wykonać. I to jest, są takie postawy bardzo proaktywne. Tacy po prostu jesteśmy. To ja spróbuję mojego szczęścia po raz trzeci. Ten moment, kiedy zdecydowaliście, że robicie biznes razem, bo to chyba jeszcze nie była firma. Mm -hmm. Pamiętasz ten moment i jak ustaliliście zasady? To wracając, <grym> czyli 2011, <grym> przez 7 tygodni szukaliśmy działki w Bielsku, działek, żeby kupić tą działkę, działki i postawić tam pierwsze domki. Czyli chcecie, chcieliście zacząć od budowy domków. Tak, tak, mm -hmm. tak, z Wojtkiem. Szukaliśmy tego bardzo, bardzo intensywnie na urlopie. Nie kupiliśmy iść szczęście od opatrzności, bo nie byliśmy ani przygotowani czasowo, ani kompetencyjnie, ani, ani finansowo. finansowo. Zupełnie. To jednak więcej było więcej było tam chęci niż, niż, e, niż, niż możliwości. Nie matura, a chęć szczera. <laughs> Kiedyś tak było. <laughs> Natomiast e, mijało 4 lata. No właściwie miałem 3 lata i na Sylwestra, jeden z moich obecnych wspólników, no wtedy, y, y, razem świętowaliśmy, mówi: Ty, Mariusz, jest taki bliźniak do kupienia, i ja bym sobie kupił dla siebie, a Ty może sobie kup tą drugą połówkę i być może to sprzedaż. No i tak właśnie zrobiliśmy, tak skracając bardzo mocno. Mhm. No i on tam zamieszkał, ja to wykończyłem, sprzedając z, no, z dość dużym zyskiem. Moja, moja roczna pensja, gdzie? Zarobiłem półtroarszą pensję w ciągu. Tego. Ale sam to robiłeś. To znaczy, Czy we trzech już to robiliście? To znaczy, wtedy Robert robił swoje, a robiłem swoje. Wtedy jeszcze okay. nie był biznes. E, I wtedy pomyślałem, co sprzedałem i zrobiłem. Że... Osobisty flip na osobisty. Tak, tych. tak. Mhm. Że można było w sumie to było zidentyfikować. Znaczy, tego, że moja żona z księgową mi wytłumaczyła, jak to wygląda w kontekście VAT-u i jak jest czynność powtarzająca się, nosząca znamiona jakby tutaj działalności gospodarczej, że wpadnę w VAT, no to mówię, skoro to ma sens no to może faktycznie spróbujemy to zrobić w sposób ustrukturyzowany. No i pogadaliśmy z Robertem, z Wojtkiem, zgadaliśmy się w trójkę, bo my się zawsze mocno trzymaliśmy. No to spróbujmy. No i spróbowaliśmy. I, spółkę założyliście. I założyliśmy spółkę jawną, bo tylko wtedy jako żołnierze funkcjonariusze nie mogliśmy mieć żadnej innej formy. Mieć. Mogliśmy mieć, nie mogliśmy mieć spółki kapitowej. Bo? No bo takie są przepisy. Żołnierz Aha. nie może być e, właścicielem spółki kapitowej. A spółka jawna to tak jak JDG, tylko w Tak, kilku. tak, tak, mhm. tak. A nie chcieliśmy cywilnej, chcieliśmy jawną, mhm. czyli, czyli KRS i tak dalej. Jakaś, jakaś też odpowiedzialność troszeczkę inna niż w spółce cywilnej. Więc od tego zaczęliśmy i... Weszliśmy w ten proces i okazało się, że faktycznie mniej wiemy niż, 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 niż powinniśmy, A okazało się, że sfinansowanie też jest różne. Mieliśmy pod, odłożone tam trochę pieniędzy, ale to mnie złożyć. Pamiętam, w trójkę włożyliśmy po. Zebraliśmy 540 tysięcy kapitału. To, to był to nasz wkład wtedy. No, to były lata zbierania na i tak dalej, i tak trochę tam. flipów po drodze mm -hmm. i tak dalej. I to włożyliśmy i tak zaczęliśmy. Tylko, że rzeczywistość była taka, że ja wjechałem znowu do Afganistanu. Gdzieś tam po drodze byłem w, w innych miejscach i tak naprawdę to Robert, który był na miejscu, to obronił. Bo gdyby nie on i jego czas, jego zaangażowanie, to prawdopodobnie byśmy ten biznes położyli. No hmm. ja z Wojtkiem służyłem w jednostce specjalnej, tam nie ma przestrzeni. Wydawało nam się, że więcej będzie tej przestrzeni. Jednego już nie było. nie było. I tutaj no, nie ma co ukrywać, że znowu. Ludzie i otoczenie, którzy wspierają, i Robert taką osobą jest, i on tak naprawdę obronił, bo. I on dalej prowadzi tą firmę. I on dzisiaj jest odpowiedzialny w pełni już za mieszkań, logicznie i jest odpowiedzialny za cały obszar deweloperski. E, po tych ośmiu i pół roku prowadzenia działalności. Decyzja o odejściu z wojska. To też było trudne, ale te, Nie, też do tego, no co do tego dojrzewaliśmy. <grym> bo, ale było to trudne, bo <grym> mając taki ideowy szlak, o którym ci mm -hmm. mówiłem. I prawie dwie, dwie dekady. Tak. Jednak kilka przyczyn. Pierwsza przyczyna rodzinna, relacyjna, jednak brak kontaktu z rodziną, z dziećmi, to było coś, co było coraz częściej odczuwalne. Te dzieciaki były coraz starsze, coraz bardziej komunikowały to, że, że jednak potrzebują ojca. Żona też komunikowała, że potrzebuje męża, więc. To jest coś, co, co wielu z nas z czym się mierzy. I to różnie się kończy rozwodami, separacjami bądź, bądź życiem na dwa domy, bądź odejściem na emeryturę. Ale to był jeden z elementów, bo mieliśmy świadomość też, że to mm -hmm. będzie tak wyglądać, więc pewnie się godziliśmy z tym. Druga opcja jest taka, że Pewna świadomość tego, że im zaczniesz wcześniej na rynku cywilnym radzić sobie w nowej rzeczywistości, no to jest szansa na to, że obronisz to po prostu lepiej. Więc taka ta świadomość tego, że gdybym, nie rozumiem. Gdybym został z 10 był, lat wojny. Był wojsku, starszy, to byłoby trudniej. starszy, byłoby mi trudniej. Nie miałem tyle energii. Mhm. Wiesz, to, to jednak, jednak pewnie, pewnie w pewien sposób by mi nie pozwoliło być tym miejscu, w którym jestem dzisiaj. A trzecia rzecz, która chyba tak przy, 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 przypieczętowała to jest to, co. Em, ta partia rządząca, która wtedy była, nie chcę wchodzić w szczegóły, zrobiła z wojskiem, a zrobiła z, z moimi dowódcami, to w jaki sposób ludzi, którzy poświęcili życie jednostce, potrafiła w ciągu dnia, w ciągu nocy usunąć ze stanowiska. Jest takie powiedzenie korporacyjne, które tutaj chyba pasuje, że ludzie przychodzą do firmy, a odchodzą od szefów. Jeżeli politycy są twoimi szefami, to w pewien sposób można tak to nazwać. Tylko że Moimi szefami byli świetni ludzie. Ale oni przestali być twoimi szefami. Ale przestali być moimi szefami. I dostajesz innych ludzi na szefów. Na początku też bardzo merytorycznych, ale później zaczęło się to zmieniać w inną stronę. I już pomijam fakt tego, czy to właściwe osoby trafiły, czy nie, bo finalnie, finalnie to, to tak się dobrze skończyło, to sama świadomość tego, że możesz być w ciągu nocy, a już jestem oficerem starszym, majorem, już wchodziłem w te obszary, w te rejestry, już mówię się, już quasi polityczne, bardzo powoli, bo to jeszcze, jeszcze była droga przede mną, ale już powoli do tego dotykałem, to zrozumieliśmy, że, że to może tak faktycznie zakończyć, że nie masz wpływu i nie jesteś w stanie zaprojektować tego, co się wydarzy, bo właśnie przyjdzie taka odgórna dyrektywa. i. To może demotywujące? To było bardzo demotywujące. Myślę, że wielu z nas miał taki moment, bo jakby nie patrzeć, to, co robimy w życiu, to musi mieć sens. Mhm. Więc robienie czegoś w długim terminie, jak nie wierzysz w zasadność tego, no to nie wierzę w to, że to się obroni. Na pewno nie na dobrym jakościowo poziomie. Więc rozumienie sensu tego na pewno jest jedno. Dwa, że w pewnym momencie ja tak zacząłem się zastanawiać, bo poszedłem do gromu po to, żeby walczyć. To, to było coś, z czym wyrastałem, czyli karabin, radio, misje, operacje i tak dalej. W rozwoju oficera, no jednak tą walkę trzeba w pewnym momencie odłożyć, mm -hmm. zająć się komputerem, planowaniem, mm -hmm. zarządzaniem, managementem i przewodzeniem e, i to jest ok, to jest super e, do momentu, w którym masz wpływ na to. Jak już nagle pojawiają takie sytuacje, że ktoś z góry zaczyna decydować nie do końca logicznie, no to no idąc dalej w toku Myślenia, jeżeli masz z jednej strony sytuację rodzinną, tu biznes, który się trochę rozwija i zaczyna coraz więcej atencji od ciebie wymagać, a do taką sytuację, że, no, że widzisz, że jak ten obszar polityczny działa jak działa, no to to była decyzja taka, że chyba trzeba poszukać szans w innym miejscu i też tak, też tak w innym zrobiliśmy. miejscu czyli u siebie. Czyli u siebie. No, żeby mieć I funkcję. to, że założyliście firmę przedtem, pomogło ci w tej decyzji? Tak, tak. Bo troszeczkę zaprogramowali mi ci Amerykanie wtedy na tym, na tym kursie Pathfindera, że, i pamiętam takie też zdanie, że pięć lat wcześniej przygotowują swoich do, żołnierzy do tego, żeby byli e, aktywni na emeryturze. To nie jest tak, że to jest pół roku wcześniej. Czyli pięć lat przed odejściem ze służby w Stanach Zjednoczonych przygotowuje się Tak, ich do, są różne to, programy przygotowawcze tak dalej. Uczą się skillsów i tak dalej. To jest raz, ale wydaje mi się, że oprócz skillsów, oprócz umiejętności, to jest rodzaj mindsetu. Czy w pewien sposób pokazują okay. perspektywy, pokazują pewną. Projekcje, co może być, jakie masz możliwości, i chyba dojrzewam do tego po prostu. To słuchaj, czym się różni, bo miałeś styczność z armią amerykańską w Afganistanie i na tych szkoleniach, czym się różni ta zawodowa armia od naszej armii w tej chwili? Amerykańska, polska? No. Wieloma elementami. Przede wszystkim Amerykanie dużo częściej, dużo więcej uczestniczą w różnych konfliktach, mm -hmm. więc przez to jest dużo bardziej doświadczone. Mhm. Mm po drugie, decyzyjność w, w wojsku amerykańskim jest na dużo wyższym poziomie, czyli... E, znaczy polity... Niżej w, w strukturze? Polit... Nie, chodzi mi o to, że politycy w Polsce jednak bardzo mocno ważą swoje decyzje, no bo to już, bo to jest, bo decyzja o wykorzystaniu sił poza mm -hmm. granicami kraju to jest na poziomie politycznym. Tak. Więc Amerykanie mają do tego, teraz, mają większą skłonność, no bo to jest państwo, które ma swoje... No, to jest imperium. To jest imperium, które tak ma, jest swoje, ma, imperium. Swoje, ma swoje interesy poza granicami. Mm -hmm. Polacy niestety mają tego relatywnie mało, więc mm -hmm. też decyzja tu, tu jest. My inna. nie jesteśmy imperium. Jesteśmy średnim, średnim krajem, krajem. światowym. E, i, no i przede wszystkim Amerykanie są dużo lepiej wyposażeni. Czyli my jako Polacy, jeżeli chcemy gdzieś operować w Afryce, w, mm -hmm. w innych rejonach Te na nie świecie, nie mieliśmy tego sprzętu. To bez Francuzów, bez Amerykanów nie byliśmy w stanie tego zrobić, bo nie mamy swojego wsparcia na takim poziomie, żeby. Dopiero budujemy tą mhm. zdolność. Ona, ona jest bardzo trudna A do tworzenia. Bo pr pracowałeś razem, z, nie wiem, czy pracowałeś z właściwym słowem, ale pracowałeś razem z nimi mhm. i byłeś na misjach w Afganistanie. Jak oni odnosili się do Polaków? Jak, bo mówiłeś, że na początku w Afganistanie, na pierwszej misji, tak tak nie, niepewnie do tego podchodzili i tak dalej. Jak te relacje twoje z Amerykanami jako, i. Jako gro, mamy ogromne poważanie u Amerykanów. To zbudowali moi koledzy, którzy byli razem z nimi w Iraku, mhm. służyli z SIL-ami. Jest bardzo dużo przyjaźni, relacji do dzisiaj utrzymywanych. To było lata temu, czy to był początek lat 2000, mhm. e, więc, więc ta pozycja została zbudowana. No wiesz, operacja, którą generał Czępiński przeprowadził w pewien sposób, pokazał, że Polacy potrafią. Na kanwie tego dużo rzeczy zostało umorzonych w grom w pewien sposób powstał. E, z, e, właśnie dzięki temu, że otworzyły się pewne możliwości i muzie, później my, jako jednostka pokazywaliśmy na każdym etapie naszej współpracy z nimi, że jesteśmy ludźmi. i Organizacją, której można zaufać. Więc mamy bardzo dobre spełnienia. Przecież w Delcie, w jednostce specjalnej, tej najlepszej amerykańskiej, byłem kilkukrotnie i to nie jest też przypadek, że Polaków tam mm, zapraszali. I, i jak, jak z nimi rozmawiałeś? To To na równym poziomie. Na, na tak. poziomie taktycznym nie mamy sobie nic do, do zarzucenia. Naprawdę szczerecko, taktycznie uważam, że jesteś na bardzo fajnym poziomie. I to jest kwestia finansów, tak naprawdę, doposażenia polskiej i, armii i mentalu e, rządzących. Jesteście biznesmenami już. Nie jesteście żołnierzami. Robicie deweloperkę. Co było najtrudniejsze dla Was w robieniu tego biznesu? A w czym te doświadczenia wojskowe Wam bardzo pomogło? Oprócz kasy. Myślę, że pierwszą, no, Tak, pierwsza rzecz. E, <grym> chciałem powiedzieć e, utrzymanie płynności finansowej na początku, ale chyba nie to. E, myślę zrozumienie, że świat cywilny wygląda inaczej niż świat wojskowy. To jest to, co wspomniałem wcześniej, że jednak e, praca z, z ludźmi o podobnym mindsetzie, mówiąc o wojskowych, no, daje dużo przywilejów. To znaczy dużo rzeczy jest prostszych. E, po prostu jest inaczej. E, świat cywilny jest, 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 jest bardziej elastyczny, mówiąc, mówiąc bardzo delikatnie. Wielowątkowy. Wielowątkowy może, wiesz, no, to nie do końca, wielowątkowość jest wszędzie, ale to jest tak, że jednak podejście pracownika, który pracuje, a podejście żołnierza, operatora, który służy, no są dwie różne postawy. No, to było coś, co musieliśmy zrozumieć, i dobrać zespół, który podobnie myśli, jak my, też nie jest tak łatwo, bo mówimy się, że my jesteśmy bardzo wymagający wobec siebie. No, tak byliśmy szkoleni, tak nas trochę dobierali do tej jednostki, do takich profilach psychologicznych, i no, wytrzymanie z nami nie jest łatwe. No bo to tempo jest, jest dość duże, standardy są takie nasze, więc no, utrzymanie tego nie jest łatwe i dobranie osób, które są w stanie z nami wytrzymać w tym tempie i w, w tych standardach, to jest pewien proces. A nie mając nadmiaru gotówki, ciężko na samym początku zatrudnić tak mocno one Mówiąc. Kosztują. Kosztują, no, tak jest. bo są tego warte też, nie? Bo są tego warte. I to jest coś, co musieliśmy też zrozumieć i do tego dojrzeć, że, że nie jesteśmy w stanie od samego początku budować idealnego zespołu. Chociaż staraliśmy się budować na, na standardach, które mieliśmy w jednostkach, w jednostce, ale życie pokazało, że to jest trudny proces. Szczególnie w takich realiach cywilnych, biznesowych, no bo ile w wojsku możesz pozwolić sobie na to, że wytnie się taki żołnierz na 13, na 13 miesięcy i tylko się szkoli, no to jednak w normalnych realiach biznesowych on musi też pracować, żeby biznes szedł do przodu, no bo musi zarobić na chociażby no, na swoją pensję. Nie? Na swoją pensję, czy na utrzymanie struktury, czy na utrzymanie e, tego biznes continuing. Mm -hmm. tak? To, 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 to A co to. pomogło z wojska? Wiele rzeczy. Wiele rzeczy. No przede wszystkim ten, chyba ten mindset, to właśnie ta konsekwencja, i to jak nazwałeś, niezdolność do zaniechania. No, bo mówi mi się, że zarówno na polu walki, jak i w biznesie, sporo jest takich no, trudnych sytuacji, których nie jesteś w stanie przewidzieć. No, i teraz, jeżeli raz, drugi raz, trzeci raz się z tym mierzysz, no to w pewnym momencie ci się odechciewa. A jednak ta niezdolność do zaniechania to jest coś, co powoduje, że wstajesz rano, idziesz, kontynuujesz, aż do sukcesu. No, i to jest taka cecha, którą mamy. Który jestem mega dumny. Yy, mamy, mówię w kontekście my, jako operatorzy sił specjalnych, yy, no i my, jako wspólnicy zarządzający naszą grupą kapitałową. To ta dyscyplina, odporność na stres, no bo mówmy się, że jeżeli całe życie to zawodowe byłeś yy, podawany różnym sytuacjom, bardzo trudnym, zresztą wiesz, jaka moja droga była, tak trochę zdradziłem kulisy tej, tego mojego dochodzenia do, do miejsca, w którym się jestem. No to jednak no, nie, nie była spora różami. No, nie była prosta. I to w pewien sposób utwardza tą skórę, a będąc w jednostce tak jakie byłem, no, tym bardziej musisz tą skórę utwardzić. I dzisiaj, mierząc się z tymi problemami biznes biznesowymi, gdzie po jednej stronie miałeś ryzyko życia, śmierci, wiesz, trudne rzeczy, tu masz biznes, który no wiadomo, jest ważny, bo teraz zabiera ci, wiesz, no, dużą część Twojego życia. No to jednak już tak, to już tak nie przejmujesz się mocno. Już jesteś w stanie się dystansować. A czy twój. Takie piękne słowo lifestyle, styl życia, to, to czas dla rodziny, czas dla siebie. One się mocno zmieniły w momencie, kiedy wyszedłeś z wojska i skupiłeś się na biznesie, czy nie potrafiłeś tego tak zarządzić tym jeszcze tak od razu? Nie potrafiłem i nadal. To jest coś, e, z czym e, myślę, muszę pracować, bo mam już zdecydowanie inną sytuację niż miałem 8 lat temu, jak zakładałem biznes, a Pisz, masz. Cashflow jest trochę lepszy. Nie? Jest no, zupełnie jest inny cash flow i na inne rzeczy można sobie pozwolić. E, no, żyję dużo bardziej komfortowo. W sensie no, finansowo to żyję bardzo komfortowo, więc jakby to, to na pewno odeszło, ale ta zajętość em, i ta koncentracja na, na tym zadaniu, które sobie sami wymyśliliśmy. niezdolność zaniechania. Ta niezdolność do zaniechania jednak ma swoje negatywne strony. Bo... To jak negocjujesz w domu? E... No to jest trudne. Ja, ja, ja... To jest trudne. Jak się zmieniła dynamika w, waszym, w waszej rodzinie? Jak przeszedłeś no, jakbyś na. Jakbyś zapytał się moich dzieci, to by powiedzieli, że jestem jeszcze bardziej zajęty niż byłem wcześniej. No, to co nie to? jest prawdą. Bo... Czy, ale z ich perspektywy z tak? Z ich perspektywy tak, bo były małe bardzo, więc nie pamiętają pewnych rzeczy no, I to też in... nie... co innego jak byłeś na, na misji, a co innego jak byłeś na miejscu i, i przepustki miałeś wolne. A w biznesie chyba nie ma się dnia wolnego. No właśnie to jest to, że. Kończysz dzień pracy, to jednak ta, ta głowa jest nabita różnymi. A ty kończysz sytuacjami. dzień pracy jako przedsiębiorca. No właśnie, jak kończysz dzień pracy jako przedsiębiorca, to powinieneś skończyć, odciąć się, no bo w większości <grym> sytuacji w wojsku było tak, że mogłeś pozwolić sobie na to, że jak wychodziłeś z jednostki, to zostawiałeś ten obszar w jednostce. W jednostce Wiadomo, byłeś w gotowości, bo mieliśmy półtora godziny gotowości, więc, więc bardzo często musiałeś być na miejscu z pagerem na początku, później z telefonem, więc to cały czas, no, jednak było z nami, no ale jednak nie myślałeś tak bardzo intensywnie jak ty jako przedsiębiorca. Kończysz dzień, jednak no, cały czas o myśli, cały czas myślisz, co można było usprawnić, co, czego jeszcze nie zostało, nie zostało zrobione, a konsekwencje są tego ogromne, przecież to jest coraz więcej różnych tematów, coraz trudniejszych tematów, więc, więc jest o czym myśleć. Jak wasza droga biznesowa się ułożyła? Bo zrobiliście bliźniaka, a potem założyliście spółkę jawną. Pierwsza, pierwsza poważna inwestycja, którą Wiesz, zrobiliście. No, kupiliśmy działkę, która, na której finalnie postawiliśmy 8 domów, ale hmm. znowu nie mieliśmy doświadczenia i też doszliśmy do wniosku, że nie chcemy od razu wchodzić na głęboką wodę. Nie mieliśmy też za bardzo czasu, żeby tak bardzo mocno się tym zająć. Więc zaczęliśmy budować dwa domki. Później kolejne dwa, i przy tych kolejnych dwóch zrozumieliśmy, że już trzeba się tym zająć bardziej poważnie, bo zaraz cztery, później dziewięć, później szesnaście. To... I tak naprawdę, Robert, o którym ci wspomniałem, odszedł ze służby. Pierwszy, pierwszy, bo gdyby on tego nie zrobił, to prawdopodobnie byśmy tego nie obronili. No bo nie da się czasowo, czasowo tym zająć, będąc w sytuacji, w jakiej byliśmy. I można powiedzieć, że do momentu, aż my nie wyszliśmy ze służby, to miało to wszystko na sobie. Oczywiście wspieraliśmy go. A jak tak się dalej. podzieliście udziałami? Udziały mamy po jednej trzeciej, mm -hmm. I, to jest, i to jest coś, co. No właśnie. I teraz to jest ukłon Roberta w naszą stronę, bo była taka między nami umowa. Robert, bracie, jak e, wyjdziemy już z tego naszego świata. Wojskowego, kiedy to ciężko powiedzieć, ale to będzie szybciej niż później, no to po prostu zrobimy wszystko, żeby to nadrobić. No i tak faktycznie jest, że no to się że... nie da. Chyba, nie? To się nie da tych pierwszych lat nadrobić, ale dzisiaj, e, no jednak bardzo dużo wkładamy energii w to. I teraz to jest rodzaj inwestycji. I Robert dał nam taką szansę, że dobra chłopaki, ja to wezmę na siebie, bo widzę w tym pewną inwestycję, ale wy później swoim potencjałem. Energią, to uzupełnicie i pójdziemy razem jako w efekcie. Ale rozdzieliliście y, wynagrodzenie za udziały od wynagrodzenia za pracę. Hmm, wiesz, tam tak naprawdę wynagrodzenie za udziały na początku zupełnie nie było. Nie, nie bo, było to m, firmie, tak? bo to zostawało w firmie. Do dzisiaj jest tak, że my bardzo mało pieniędzy wyciągamy ze spółek, mm -hmm. no bo y, z jednej strony mamy te nasze emerytury, nazwijmy tak, więc one też zabezpieczają nas w pewien sposób. Dwa, y, te potrzeby no mamy rozsądne, to znaczy nie mamy bardzo wyrozbujanych w, w potrzeb, żyjemy sobie bardzo godnie, ale no, na takim poziomie. Na początku było trudno, bo to wiadomo, to każda złotówka właściwie wracała do biznesu, szczególnie na początku, kiedy te koszty stałe jednak zjadają i każdą rzecz, którą każdy, każdą złotówkę jaką zarobisz, no, wkładasz, zostawiasz w firmie, bo musisz kupić więcej gruntów, bo deweloper jest tak wart jak bank ziemi, którą on posiada. Hmm. Więc, więc budowanie banku ziemi, na którym budujesz i to jest cały proces, a to, że to trwa, więc ta odroczona gratyfikacja nam tak towarzyszyła przez wiele, wiele lat. To po 8 latach jak duży bank Ziemi macie? Wiesz co, no dzisiaj liczyliśmy ostatnio z Robertem, to mamy na 10 milionów zbudowany bank Ziemi. To jest coś, co dzisiaj. 10 jest milionów złotych. wartości. W ziemi. Samego, gruntu, samego, okay. gruntu, samego gruntu. A gdzie budujecie w większości? Budujemy w okolicach Wrocławia. Właściwie Wrocław i miejscowości, które są bezpośrednio styczne mhm. z Wrocławiem. A czemu ta lokalizacja? No bo Wrocław jest bardzo mocnym miejscem, jeżeli chodzi o biznes. Okay. Bo jest perspektywiczny. To też wynikało z tego, że Robert jest z Wrocławia. Okay. I też mieliśmy ten komfort tego, że. Zrozumienie rynku. Że, że zrozumienie rynku było większe, ale też patrząc realnie na, na, na siłę nabywczą, to Warszawa, Wrocław, Kraków, w są takie miejsca, które warto inwestować, bo one się rzeczy w trudniejszych momentach naszych ekonomicznych będą się bronić bardziej niż mniejsze miejscowości. To, to Stąd też ta decyzja i to się w bezwzględnie e, pokryło. Wychodząc z wojska, w jaką rolę wszedłeś w biznesie? Moim, moim odpowiedzialnością, e, bo my podzieliliśmy się bardzo precyzyjnie o okay. obszarami kompetencyjnymi, ponieważ e, wiemy o tym, że jeżeli będą dwie osoby za to samo odpowiedzialne, to albo się pokłócą, było coś zrobią. nie zostanie zrobione. Mhm. Więc my to bardzo precyzyjnie wiedzieliśmy. Zrobiliśmy, wiesz, czy tabelki, trzy kolumny, i każdy miał swój obszar. Ja zajmowałem się, zajmowałem się od samego początku kwestiami administracyjnymi, prowadzeniem spółek, optymalizacją spółek, księgowością. Wszystko, co związane właśnie z takimi rzeczami, które mogą robić zdalnie. Czyli rodzinnie. Bo ja mieszkam w, w miejscowości w górach pod Bielskim Białym, mhm. a biznes we Wrocławiu. Zajmowałem się marketingiem projektowaniem osiedli, wszystkimi funkcjami, pracą z projektantami, to wszystko, co się robi, nasz zespół, no to ja miałem to na sobie i tym się zajmowałem. Jak było nowe osiedle, to ja z projektantami projektowałem, koordynowałem, ustalałem szczegóły, te wszystkie rzeczy z tym mm -hmm. związane. To był mój obszar. W międzyczasie bo to też, można zrobić zdalnie. Bo to można zrobić zdalnie. Wspierałem Roberta sprzedażowo, czyli przygotował mu prezentację, on później jechał i sprzedawał nasze domy. Wszystko to, co można było zrobić, mówię ja i Robert, bo na początku było tak, że ja byłem mocniej zaangażowany niż Wojtek, bo Wojtek był trochę na innym stanowisku w jednostce, gdzie wymagało od niego to jeszcze więcej. Zaangażowałem dużo więcej wyjeżdżał wtedy na, na końcu z naszej służby niż ja. Więc było tak, że Wojtek no, mógł robić to mógł. Ale niewiele mógł. Znaczy, mógł mniej na niż Robert, hmm. trochę mniej niż ja. E, I gdzieś tam się uzupełnialiśmy, jeździłem, no, sam sprzedawałem te domy. Wiesz, wszystko później robiliśmy sami na samym początku hmm. tak, w biznesie. E, no później Robert, e, później Wojtek do nas dołączył. No i wtedy się zaczęło, bo to jest nasz wizjoner. On po prostu widzi rzeczy, których my nie widzimy. E, a i... taka rola jest niesamowicie ważna wśród wspólników. Nie? Jest ważna, ale strasznie trudna, bo jak ona wymyśla rzeczy, to po prostu nadążyć za tym nie jest łatwo. No. Ale <grymne> też potrzebni są ludzie, którzy zrobią to też. Tak. Sama tak, wizja no, nie zadziała. Tak, no wiesz, podzieliliśmy się. No Dzisiaj już w ogóle zupełnie się podzieliliśmy, mm -hmm. bo przecież w ogóle w Mieszkaj Logicznie, w deweloperce, to nie ma mnie i Wojtka zupełnie operacyjnie. Jesteśmy tylko na poziomie zarządu. I to tylko... Za chwilę pogadamy o kolejnych okay. spółkach, bo to się robi ciekawie. Ile mieszkań budujecie mieszkań, domów budujecie rocznie w tej chwili? Staramy się dojść do poziomu 5000 pumu. Pum to jest powierzchnia hmm. użytkowa mieszkalna, czy mieć tyle domów? żeby można było zaspokoić ten nasz cel. Dzisiaj jesteśmy w granicach 3600, 3000, w takich, w takich granicach, czyli koło kilkudziesięciu domów rocznie staramy się budować, oddawać. A no proces trwa dwa lata, do... Większość robicie domy, prawda? Domy, mieszkania, z tym, że mieszkania w zabudowie jednorodzinnej, zagęszczonej. Mhm. Przygotowujemy się do wejścia w, w, w budownictwo wielorodzinne. Znów, to jest pewien proces. Można zrobić to na małej skali, ale my dzisiaj wiemy, że Ilość pracy, energii, wysiłku włożona w cztery domki jest taka sama jak w 40. No, no proces sprzedaży, obsługi jest mm -hmm. trochę inny, ale co zasady przygotowanie projektu, nadzorowanie tego projektu jest tak samo podobne, czasochłonne, jak, jak, a zupełnie inna marża na tym jest. Więc, więc, więc dzisiaj dzisiaj przygotowujemy się, ale też staramy się robić to zdroworozsądkowo, czyli krok po kroku, żeby wejść w wielorodzinkę. Jak pozyskujecie kapitał? No bo dla dewelopera kapitał jest jedną z najważniejszych rzeczy nie? Na, na projekty, na ziemię. Skąd bierzecie kasę? Czy już, czy już tyle kasy zarobiliście, że to cudownie działa? To jest też taka rzecz, którą zrozumieliśmy na pewnym etapie naszego rozwoju i to w dużej mierze był pomysł właśnie Wojtka, naszego wizjonera, żeby bo na początku robiliśmy wszystko z własnych pieniędzy, z pieniędzy banku. No to jest to taki sufit, jest dość nisko. I wtedy. pieniędzy klientów, którzy nas kupili. Wcześniej, na samym początku, w ogóle to był absurd. Robiliśmy na rachunkach zamkniętych powierniczych, że w ogóle z tych pieniędzy nie mogliśmy skorzystać, bo wydawało nam się, że w ten sposób klienci szybciej od nas kupią. I faktycznie kupowali, ale podejrzewam, że gdybyśmy zrobili na rachunkach otwartych powierniczych, też by kupowali. Tylko, to było, wiesz, to tak budujesz mhm. pierwszy dom, tam mieliśmy bardzo dużo. Przewymiarowanych rzeczy w kontekście mm, konstrukcji, wykończenia. To nie był dom w standardzie deweloperskim, tylko można powiedzieć takim bardzo premium. Mm -hmm. Ale to życie pokazało, że, że rynek nie jest w stanie za to zapłacić i finalnie marże przez to spadały, więc to była taka lekcja, którą wynieśliśmy jako młodzi przedsiębiorcy. Później zrozumieliśmy, że biznes robi się na, na, na skali i na marży i zaczęliśmy tam stosunek. Skali do marzy tak układać, żeby był optymalny. To dzisiaj... To skąd bierzecie kasę? Na taki przyspieszony. Zaczy, zaczęliśmy to jak chyba większość przedsiębiorców na początku ze swojego otoczenia czyli od rodziny, od bliskich, od znajomych i zapuściliśmy najpierw nasze otoczenie do wspólnego biznesu. To fajnie. Jako nam... pożyczkodawców? Jako pożyczkodawców Jako, Czy jako udziałowców, udziałowców, Też, też udziałowców w mhm. spółkach celowych. I to były pierwsze takie inwestycje mniejsze. Ale udziałowiec w spółce celowej jest efektywnie pożyczkodawcą, który ma stopę procentową określoną sukcesem projektu. Nie. Bo, no bo nie jesteś sta w jest jest, jest stanie określić e, stopę procentowej, tak, stopy no, procentowej. Stopa procentowa jest sukcesem projektu, tak. czyli ma udział, w sukcesie, ma udział spół, w sukcesie, ale też ma zagrożenie porażki. Tak. tak. No nie bierze hmm. odpowiedzialności osobistej, bo to hmm. zarząd i tak dalej. Bierze na siebie odpowiedzialność, ale bierze udział w procesie mm, inwestycyjnym. Z drugiej strony mamy um, możliwość, i też tak robiliśmy, robimy nadal, że jeżeli mamy takie potrzeby, to pozwalamy sobie na to, żeby dokapitalizować spółkę matkę, bo mamy, wiesz, w ramach spółek kapitałowych mamy spółkę matkę, ona jest udziałowcem w większościowych spółkach celowych, które też są kapitałowe, spółki za. Jeszcze, bo być może będą PSA za niedługo. W każdym razie e, dokapitalizować tą spółkę matkę, żeby ona mogła dystrybuować e, pieniądze pomiędzy spółkami i wtedy mamy określony procent, ustalamy e, warunki, mhm. ale my bierzemy na siebie całe ryzyko. Mhm. Czy więc inwestor w tym momencie ma trochę niższy procent, tam jest kilkanaście procent, między 10 a 14, w takim przedziale się kręcimy. E, a jak ktoś chce wejść w biznes z nami. To zarobi więcej, no ale musi wiedzieć, że, że raz, że trwa to dłużej, troszeczkę, dwa, że jednak jest jakieś, no jednak, wszystko biznesowe. No wiadomo, że je mitygujemy. Ale, wiesz, ale w, w spółce celowej macie zbieżne interesy, tak? bo im prędzej się kapitał obróci, tym prędzej zarabiasz. Mówię, że, że mi... w spółce w pożyczce masz rozbieżne interesy, bo jak wam mieszkanie wolniej rotują, to da, dłużej zarabiają te odsetki, w pewnym sensie, jako pożyczkodawca. Dla nas, im szybciej oddamy pożyczkę, tym jest lepiej dla nas, bo nie mamy kosztów dla pożyczkodawcy, niekoniecznie. Niekoniecznie. Znaczy dla pożyczkodawcy jest to, no tak, no patrząc w ten sposób. Jeżeli płacicie ponad rynkowe tak. odsetki. Nie? Zresztą, wiesz, no, jeżeli jesteś udziałowcem e, pasywnym w inwestycji, to to by też zależy na tym, żeby jak najszybciej wyciągnąć pieniądze z tej inwestycji, no bo żeby one znowu dalej obrócić w kolejnej inwestycji. Okay. Więc a nam też zależy, żeby jak najszybciej inwestycję zamknąć, no bo my wtedy my możemy nasze pieniądze, które włożyliśmy. To jak szybko obradza, obracacie tym pieniędzmi? Dwa lata powiedziałeś? Dwa projekt? lata, więc średnio tak jest, jest czas trwania projektu. Teraz nam się przez sytuację ze wzrostem stóp procentowych, no mieliśmy takie półtora roku bardzo trudne. I to było takie półtora roku, które nas też bardzo dużo nauczyło. Bo... Mniej się sprzedawało? Czy właśnie, właśnie, w ogóle się sprzedawało? Się, właśnie, w ogóle się nie sprzedawało. Mieliśmy 80 parę domów przygotowanych do produkcji. Musieliśmy się bardzo mocno starać, żeby w ogóle jakakolwiek sprzedaż była, przeprojektować projekty duże na mniejsze i tak dalej, żeby dostosować się do możliwości rynku. Nadal to jest trudne, bo, bo nawet pomijając kwestię tego, co, co media donoszą, deweloperzy faktycznie, szczególnie mieszkaniowi, dużo tych rzeczy sprzedali. Natomiast dzisiaj. I w, ale wstrzymali produkcję, bo jak były wysokie... Rynek, z, rynek zwolnił. Rynek zwolnił, później przyspieszył i teraz będzie pewna nadprodukcja, ale znowu zdolność kredytowa i tak dalej. To są całe mandry, wiesz, biznesu deweloperskiego, ale idąc dalej, no i siłą rzeczy, już będąc 8 lat na rynku, dotarliśmy do, do osób spoza naszego otoczenia, które z nami inwestują po prostu, no bo, no bo wiedzą, że, że, że można wspólnie zrobić biznes w miarę bezpiecznie, no bo no bo z naszym podejściem to jest relatywnie bezpieczne no i, i transparentnie. W którym momencie wiedzieliście, że już nie musicie pracować w spółce, że jeden wspólnik wystarczy? Znaczy to trzeba było zespół zbudować, jak rozumiem. Czy przeszkadzaliście sobie, czy zbudowaliście? Przeszkadzaliśmy tak? sobie. Aha, Zaczęłyśmy sobie się przeszkadza. Za dużo szefów. Bo było, tak, było za dużo szefów i nagle okazało się, że. Bo nasze obszary, bo każdy z miał swój obszar, którym zarządzał. Tabelkę, i, miał, mówiłeś. I miał swoich e, współpracowników, mhm. z którymi współpracował, ale te obszary się przenikały. I teraz brakło momentami, były takie miejsca, że no, było to na styku, i teraz kto ma rację. I doszliśmy do wniosku, że no, nasz zespół głupiej przez to. to by nie... Kto by to podniósł pierwszą rękę, powiedział, że jest ogień krzyżowy? Nie, nie. Wiesz, że my, my robimy biznes razem 8,5 roku. Trzeba tak realnie 7 lat, tak bardzo mocno mm -hmm. operacyjnie. My ani razu się nie pokłóciliśmy. Ja rozumiem, ale ktoś podniósł rękę i powiedział, że hola, hola, to nie działa. To wspólnie tego dojrzeliśmy, bo czuliśmy, że, że, jest, że jest dyskomfort pracy. No bo ja jedno mówię, później okazuje się, że jest drugie. Przecież my całe życie zarządzamy. Całe I życie nie dowodzimy. mieliście niezgody co do tego, tylko nie. zdziwienie, że mieliście różne opinie trochę. To tak? nawet nie chodzi tyle co zdziwienie, tylko do tego trzeba dojrzeć. Bo Do finansowo, czego? żeby się wydzielić, żeby pozwolić sobie na to, że nie mam wpływu bezpośredniego, na przykład na obszar, obszar operacyjny. No bo jeżeli 8 lat zajmujesz się marketingiem, no to w pewnym momencie wyłączając się, stawiając to e, wspólnikowi, który się tym nie zajmował, to jest pewien rodzaj takiego e, zaufania, ale świadomość tego, że ja w tym momencie mogę zająć się innymi obszarami i całościowo w naszej grupie kapitałowej wesprzeć nasze działania w obszarach jeszcze innych, no to, to na pewno pomagało. Co to znaczy dojrzeć finansowo? No bo trzeba mieć zespół, na a który cię, Kasę na, kasy, na. którą na ten zespół cię stać. A zespół zespół, to są koszty, koszty stałe, prawda? To są koszty stałe i to nie małe. Koszty stałe, więc, więc to musi zarobić na siebie. A jak chcesz mieć jeszcze specjalistów, osoby, które faktycznie e, pomagają ci w tym biznesie, a nie przychadzają, no to, no to też wiadomo, że, że, że się zrobi z tego pewna kwota. Więc to jest jakby jedna rzecz. No bo właściciele bardzo często pracują długo w firmie bo chcą na tym zaoszczędzić, bo sobie wiesz, w pewien sposób płacą, a nie pracownikowi, co jest błędem bezwzględnie, bo wyjście w ogóle poza obszar operacyjny i spojrzenie z lotu ptaka na, na organizację jest dużo bardziej korzystne dla, dla firmy niż niż siedzenie i robienie Exceli, czy wpisywanie danych do, do Excela, bo wiadomo, że w tym, w tym z tym e, można zrobić wiesz, operacyjnie pewien obszar, bo to jest czas. No, tego nie zmienisz, a patrząc z góry można zoptymalizować trochę rzeczy. I, I pójść dużo mocniej do przodu. No, my to wiedzieliśmy, tylko coś, czego się nauczyliśmy dość późno, to ciężko nam było zrozumieć, albo zauważyć moment, w którym to jest właściwy, żeby wycofać się operacyjnie, bo nadal to są koszty stałe, nadal to jest biznes, który się skaluje, który rośnie, więc on jest też, wymaga atencji, a wiemy bardzo dobrze, że nawet najbardziej zgrany zespół musi być. Wyrywkowo sprawdzany, musi mieć e, informację, że jest w pewien sposób zarządzany, mimo wszystko, że nie jest bezpośrednio, e, nie bierzemy udziału bezpośredniego we wszystkich odprawach. No bo tak jest po prostu, życie pokazało i to pewnie się ze mną zgadzasz. Ale siedzenie za mocno w, w butach e, operacyjnych no, powoduje to, że traci się ten. Overview. W którym momencie wpadliście na pomysł kolejnych biznesów? To już po wyjściu operacyjnym ze spółki, czy w trakcie? Zaczęliśmy się przygotować do tego um, Co będziecie podziału robić? i zaczęliśmy się zastanawiać, jakie kompetencje mamy i chcieliśmy budować na naszych mocnych stronach. Bo rozumiemy też, że mm -hmm. um, to też nie było takie oczywiste od samego początku, no bo przecież robiliśmy rzeczy, do których nie do końca się nadajemy tak kompetencyjnie. Bo nie uczą marketingu. Nie, nie, tak na początku było, ale, e, ale później zrozumieliśmy, że dużo większe szanse na efekt końcowy lepszy mamy wtedy, kiedy skupimy się na tych obszarach, które są dla nas... E, najmocniejsze, dlatego ja zajmuję się tym projektem, inwestuj logicznie, e, dlatego ja zajmuję się siłami specjalnymi w biznesie. Inwestuj logicznie, to jest sposób pozyskiwania inwestorów jest, do biznesu deweloperskiego. No bo, no bo zrozumieliśmy też, jak mamy komunikować e, mhm. naszym, e, naszym e, potencjalnym inwestorom, że jesteśmy na rynku no to musi być jakiś środek komunikacji mm -hmm. i żeby to zrobić w sposób taki Na, taki wehikuł. Taki trochę wehikuł jakby, tak. On jest wehikułem marketingowym. Marketingowym, to jest projekt. Projekt, który mm -hmm. komunikuje to, że a, a takim wehikułem jest nasza spółka matka, a takim kapitałowym, tak, to mm -hmm. do, niej, do niej. Siły specjalne w biznesie. Mm -hmm. To jest twój konik w tej chwili. To konik to może za duże słowo, ale to jest obszar, który którym się zajmuje e, dość dużo dzisiaj. Ponieważ znowu. Opowiedz, za, bo to jest bardzo ciekawe. Bo tam się, bo tak się w sumie poznaliśmy. Na, na spotkaniu byłem, byłem z prolekcją. Ale to byłeś w, w hotelu, nie? Nie, nie tak. się w błocie. Nie taplaliśmy w błocie jeszcze. 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 <laughs> <laughs> Ale y, to jest projekt, w którym w sumie w pewien sposób dojrzeliśmy, bo mm, obszar szkoleniowy zawsze nam był bliski, ponieważ jako oficerowie zawsze uczyliśmy. Byliśmy swoich żołnierzy, później jako operatorzy byliśmy uczeni przez innych, a później jako oficerowie. Organizowaliśmy szkolenie naszym e, kolegom z sekcji, mm -hmm. z grupy, z zespołu. Taka jest kolejna rzecz, więc było nam to bliskie, no ale z racji tego, że na biznesie skoncentrowaliśmy się bardzo mocno operacyjnie wtedy jeszcze, to nie było przestrzeni na te rzeczy. Z czasem zrozumieliśmy, że jest taki rodzaj naszego wyróżnika że mm -hmm. jednak pokazanie naszemu otoczeniu, że mamy pewne kompetencje, które nie tylko sprawdzają się w wojsku, ale może, znaczy bardzo dobrze sprawdzają się też w biznesie, to jest taki obszar, którym się możemy podzielić i to widać, bo mamy ponad 100 osób, które przez nasze warsztaty przeszły i one każdy z nich wyniósł coś, coś dla siebie. Te warsztaty siebie, nie są łatwe. A nie są łatwe to te warsztaty. To jest taki bootcamp trochę dla początkujących, czy nie? To zależy. Mówiłeś, że tam się to przez zależy. 72 godziny nie śpi, znaczy, Takie się, ale ekscytujące, ekscytujące kawałki ale mało. mi dawałeś, żebym się na pewno zniechęcił. To jest dla osób, które wiedzą, żeby coś zrobić, czegoś się nauczyć, muszą wyjść ze strefy komfortu. I to jest taki sposób na szybkie wyjście ze strefy komfortu i znalezienie siebie? Nawet nie wiem, czy masz świadomość tego, jak można bardzo mocno przyspieszyć pewne procesy, jak się zdejmie tą taką maskę świadomego działania. To znaczy, jeżeli człowiek jest z deprywacji, ileś dób. Jeżeli jest podawany wielu zmiennym czynnikom, jeżeli jest bodźcowany wielo, wielowątkowo, pracuje w zespole, którego nie zna i ma trudne zadania, bardzo zmienne, w których się musi odnaleźć, bo jest bardzo, bo, bo do nas przyjeżdżają tylko bardzo aktywne osoby. to Aktywne fizycznie. Aktywne, ale też biznesowo, bo, mhm. bo, to, bo, bo to różnie bywało. Nie? To nie jest tak, że wszystkie osoby są bardzo aktywne fizycznie. Są takie osoby, które do nas przyjeżdżają i po naszym warsztacie dopiero zaczynają być aktywne fizycznie, bo rozumieją, zaczynają rozumieć, dlaczego to jest takie ważne. Ale e, i ten impact na, na te procesy, które zachodzą, bo mówimy się, każdy z nas wie, że na pewno dojrzałości biznesowej trzeba wyjść z firmy. Tak czy nie? Operacyjnie. To, że każdy z nas przedsiębiorców o tym wie, jest bardzo dużym Dobrze. zaokrągleniem. Ja staram się o tym edukować. To jest takie bardzo, taka bardzo prosta piramida. To jest zarządzanie sobą, czyli to, co wyście na początku robili i układali biznes. Potem zarządzanie ludźmi, czyli budujesz zespół tak i, i myślisz, że to jest okej, okay, a mhm. potem zarządzanie procesami. Tam powstają miliarderzy. Tak. tak. Ale żeby zarządzać procesami, musimy na to mieć przestrzeń, czas, głowę do I, tego, zespół. i energię. I, I zespół. I, zespół, I, zespół, i siebie. Tak. To, to, jest, to jest piramida, a piramida jest taka, że ten, ten czubek jest oparty na tych wszystkich elementach. I my to pokazujemy bardzo pragmatycznie, ponieważ dajemy zadania, w których jeżeli nie będziesz patrzył na tym trzecim poziomie, w mikrozadaniach, mhm. to położysz operację. Położysz Systemowo. zadanie. Systemowo. Położysz po prostu, mhm. pokazujemy, że położysz, później robimy to drugi raz, trzeci raz i pokazujemy, jakie są efekty, jak, 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 jak ta pewna zmiana wpływa na efekt końcowe. Czyli ja jako przedsiębiorca. Po przysłowiowym taplaniu się, taplaniu się mm -hmm. w błocie z wami przez 72 godziny mam zupełnie inną świadomość również swojej firmy i swojej roli w niej i zdolności. Nie zdajesz sobie sprawy, jak wiele osób, y, jaki, jakie zmiany następują. I to niesamowite zdolności. Daj, daj parę przykładów. Takie osobiste na przykład, ludzie, niektórzy po 15 kilo chudną, po prostu rozumieją, bo pokazujemy. Że sprawność te, że... fizyczna jest im niezbędna. To nawet nie chodzi o sprawność fizyczną, chodzi o dobrostan. Chodzi o to, że jednak biznes, życie to jest maraton. To, mhm. to jeżeli nie zadbasz dzisiaj, za chwilę są ogromne problemy i można znowu na poziomie świadomym wiesz logiki to rozumieć ja logicznie ale, od y, 30 par lat ale jak to zrozumiesz na takim poziomie faktycznie tego dotkniesz i, i przekonasz się dlaczego tak zrozumiesz sens tego a my to właśnie na zasadzie naszych takich gier bo to chodzi o to, że te bodźce które wprowadzamy one są one są ustrukturyzowane one są specjalnie przygotowane pod pod każdego naszego kursanta indywidualnie. Czyli każdy dostaje inny, inny rodzaj budyka. Dobieramy w ten sposób zadania i ludzi, żeby mhm. wyciągnąć to, co najbardziej poczułe w danym momencie. O, A grupa super. jest bardzo butikowa, bo to maksymalnie 12 osób może być. A ilu instruktorów? Sześciu. Wow! No. I dwóch instruktorów, no. to taki bootcamp naprawdę, tak? Tak, tak. Ale wtedy, ale, filmy, bo... ale, wtedy, ale wtedy jest największa możliwość dotarcia indywidualnie do każdego. A biznesowa jakaś przemiana, którą mogłeś opowiedzieć? Przede wszystkim ludzie zatrudniają projekt managerów, zatrudniają dyrektorów operacyjnych, zatrudniają osoby, które pomagają im wyjść operacyjnie z firmy. Bo, jedną rzecz bo jeszcze... oni mogą wtedy stać się takim Wojtkiem u was, który ma wizję. Ma wizję i ma czas na to, żeby w ogóle o tej wizji pomyśleć. I to jest super. Yy, są różne obszary, bo na przykład no, ludzie, którzy z nami współpracują w ramach, w ramach tych warsztatów, na przykład na poziomie samym planistycznym zupełnie inaczej podchodzą do, do swojego codziennego biznesu, bo o ile można działać ad hoc, jak nazywam JTB, czyli jakoś to będzie. <sum> to pokazując znowu na krótkich e, schematach, na krótkich zadaniach, e, dlaczego to nie ma sensu, a jak to w długim terminie może wyłożyć całą układankę, że się popłakałeś. Nie, bo... Nie, nie znasz tego myślenia? Nie, no JTB to takie, wiesz, myślisz tak. z warmii amerykańskiej, jakoś tak. to będzie, tak, rozwaliło mnie to. Tak. To, to. To jest tak faktycznie, że pokazujesz i ktoś się nagle rozumie, że kurde, faktycznie to planowanie w sumie nie jest takie głupie i to nie chodzi o to, żeby jakoś bardzo skomplikowany sposób planować, tylko... Uchwycić bardzo podstawowe klocki, które trzeba poukładać w odpowiedniej kolejności, bo ja. I zrobić powtarzalność. I bo ja śmieję się, że biznes ogólnie jest prosty, tylko składa się z, z określonych czynności, które robić trzeba w określony sposób, w określonym czasie. I to jest, i to jest mm -hmm. coś, co trzeba zrozumieć i te klocki poukładać i przede wszystkim wytrzymać w konsekwencji w tym, że się robi je po prostu cały czas pomimo przeszkód, czyli taki odporny na zaniechanie. Tak? <tukasz> tak, to, 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 to bawałem, Resilience, czyli taka, taki upór w, w dążeniu do, do celu. Jak się ma to poukładane, to w długim terminie to się obroni. Większość biznesów, tak, tych dużych, tak, tak się obroniła, bo, bo, bo ktoś miał pomysł, miał, miał tą zdolność do wyjścia operacyjnie i utrzymania pewnego procesu w sposób powtarzalny. Taka jest nasza percepcja na to, yeah. to. Ile czasu już prowadzicie ten biznes? No tak ci powiedziałem, pół roku temu założyliśmy... Nie, nie, ten siły specjalne w biznesie. A siły specjalne w biznesie, no ponad dwa lata, ale tak naprawdę można to, powiedzieć... Czy to jest że... biznes czy to jest hobby, bo tu to nie jest 100 biznes. 100 osób to jest to parę osób, to jest po 12 osób grupy, to jest 8, 10 grup, tak? No, to jest więcej troszeczkę grup, ale też jest tak, że nie, znaczy mamy kilka poziomów, i to osoby okay. z pierwszego poziomu wchodzą w, w drugi poziom, więc się rzeczywiście. To teraz te zadam osoby. pytanie finansowe: to jest biznes, czy to jest to lifestyle hobby? To zarabia, na początku tutaj nie zarabiało, bo e, jak jest każdy projekt zbywał na rozpoznawalności, ktoś musi, bo jednak, żeby utrzymać tą strukturę, która jest w ramach tego. E, projektu. Mm, no, trzeba trochę pieniędzy zarobić. To trzeba trochę pieniędzy zarobić, no bo dużo osób pracuje na małą liczbę mm -hmm. osób, tak? Więc, więc na początku było trudne. Dzisiaj jest to coraz, coraz łatwiejsze, bo projekt się sam broni. E, natomiast to nie jest nasz cel, mm, żeby to był projekt stricte biznesowy, bo ma projekt siły Specjalnej w biznesie, ma trzy cele. Okay. Pierwszy cel to jest coś, co zrozumieliśmy, bo zobaczmy, Uczestniczysz w różnych grupach networkingowych, mhm. sam prowadzisz swoją grupę networkingową, bo rozumiesz, że e, kluczem do sukcesu są ludzie. Gada się? Absolutnie. Czyli to, co mówię od samego początku, dobrze, naszej... dobrze dobrani To, co mówię od samego początku naszego, tak, ludzi. naszej rozmowy, no, to się przywija cały czas. I znowu, wychodząc proaktywnie, doszliśmy do wniosku, że. Chcemy się otaczać ludźmi podobnymi do nas. Więc takie osoby mm -hmm. w pewien sposób trafiają na nasze warsztaty, a jak już mamy okazję się poznać, to wspólnie dalej się rozwijamy, bo my się uczymy od kolegów, koleżanek, którzy do nas na warsztaty, na warsztaty przychodzą, bo a mówią, oni uczą się od was. Bo oni mówią o swoich problemach, o swoich mm -hmm. doświadczeniach. Ktoś położył biznes za 100 milionów i się podniósł i pokazuje, jak to zrobił. Więc to jest też dla nas jakaś wiedza, z której że Każdy taki warsztat dla nas jest. Takim momentem też dla nas inspiracji, no bo te spadki motywacyjne, te spadki motywacyjne, one są, a jak się spotkamy w takim warsztacie grupy osób, które wspólnie się inspiruje, to na nas też to wpływa. Więc ten obszar takie budowania networkingu, uczenia się od siebie, to jest, to jest największa wartość. Jaka? Wasi absolwenci stają się waszymi inwestorami? Mamy absolwentów, którzy, byli, którzy są naszymi inwestorami. To też się wydarza. Tak się wydarza. Na przykład najnowszy biznes, no dość duży, czyli fabryka amunicji, robimy z uczestnikiem naszych warsztatów, który razem z nami, z nami poznał nas. Wyprzedziłeś moje pytania właśnie. To jest wasze najnowsze dziecko, czyli tak. trzeci, czwarty, trzeci biznes. To jeżeli taki duży biznes, to drugi, tak? Bo no, ja deweloperka to jest pierwsza, a wszystkie na militarny to jest, to, jest, to jest drugi. I są działania wspierające, jak inwestuj logicznie, czy siły specjalne w biznesie, to tak można powiedzieć tak, tak. Ale siły specjalne w biznesie zajmują dużo czasu. Ty opowiadasz o tym z taką pasją, hmm. to może jest małe w obrotach, tak? W tak. finansach, ale jak, jak opowiadasz o tym, to szczerze mówiąc, mówię o tym z większą pasją niż o deweloperce. Też deweloperkę robię 8 lat i to jest już coś poukładane, postawione na. Powtarzalne. Na z, powtarzalne. Stoi to na procesach. na procesach. A w świecie specjalnym biznesie, no bo chcę ci powiedzieć, dlaczego? To, skąd ta pasja? Bo ja zawsze, być może to też jest odpowiedź ta, na swoje pytanie, dlaczego tak dużo ludzi fajnych wokół mnie, no bo ja zawsze byłem mocno otwarty na ludzi. Jestem otwarty na różne nowe. Mm, Relacje biznesowe czy też koleżeńskie. No i taką mam osobowość. Być może to też mnie nakręca do działania. Więc budowanie networkingu, poznawanie siebie nawzajem, wspieranie się nawzajem to jest coś, co jest mi bardzo bliskie. Zresztą będąc w jednostce w gromie, byłem odpowiedzialny za współpracę z naszymi kooperantami zagranicznymi, więc mhm. wszystkie tematy związane z kooperacją mojego zespołu bojowego, z innymi nacjami przychodziły przeze mnie, więc jest mi to bliskie. Drugi obszar jest taki, że mm, my głęboko wierzymy w to i pewnie pewnych rzeczy byśmy nie robili, gdyby nie to, co się dzieje na wschodzie. Bo będąc na Ukrainie, zrozumiałem, że w pierwszych miesiącach jednak wojska regularne mają duże straty. Mhm. I później, jak wojna trwa dłużej to rezerwiści, osoby cywilne, które wspierają wojska, one bardzo dużo dobrego mogą zrobić. Tylko muszą być przygotowane. Muszą być przygotowane i dzisiaj nasze warsztaty w pewnym też ukierunkowują po to, żeby pokazać tym przedsiębiorcom, no zazwyczaj bardzo operatywnym ludziom, że mogą wpływać na swoje otoczenie w sytuacji, gdyby była trudna sytuacja, mówię, militarna w Polsce. To jak przedsiębiorcy w Polsce powinni przez te najbliższe trzy lata, o których mówił szef BBN-u, Przygotować siebie, swoje firmy, swoich ludzi, swoje otoczenie. No, przede wszystkim to jest świadomość. Tego, to z, co że, to znaczy? To znaczy, żeby uświadomić sobie, że być może takie zagrożenie jest realne i trzeba się do tego przygotować, a to nie jest takie powszechne. Nie wszystkim z nas. Dobrze. Nie każdy z nas, każdy z nas rozumie, że to jest takie ważne. Co to znaczy? Świadomość już rozumiem. Co to znaczy, przygotować się? To znaczy, druga rzecz jest taka, że dzisiaj e, trzeba popatrzeć na swoje otoczenie. Tak jak mój kolega wójt mojej, mojej wioski, czy kolega z, z, z innych podmiotów gminnych, inny, inny wójt mówi Mariusz, co ja takiego mogę zrobić, żeby przygotować swoją miejscowość na wypadek takiej trudnej sytuacji? No i my razem siadamy, o tym dyskutujemy, co zrobiliście. I, i, on, i, on I on sobie ustawia właśnie, co może być, w którym miejscu mogą być nasze punkty, Organizacji ludności. Gdzie może być sposób? Bo to wiesz, jakie są największe problemy w sytuacji takiej konfliktowej? Nie ma, wody, nie ma wody, nie ma prądu, jest problem ze śmieciami, problem ze ściekami, problemy z zabitymi, z struchem, z, z, z który gnije i tak dalej. Mhm. Jest mnóstwo takich rzeczy, które trzeba dzisiaj przemyśleć i zaplanować sobie, jak można to rozwiązać. W ogóle takim taki planem mieć, tak? No, no tak, no przygotować się. Mhm. W ogóle obrona cywilna, to co może zrobić dzisiaj, no To jest coś, co uważam, że my dzisiaj jako Polacy powinniśmy mocno wesprzeć. Czyli to, co możemy. Czyli być zapleczem dla armii. Tak. No i teraz dlaczego o tym mówię? Bo osoba, którą poznałem na froncie ukraińskim, chociaż to nie był żołnierz, on koordynował pomoc z Polski do Ukrainy. Mhm. On i jego otoczenie, tak właśnie poprzez to, że byli bardzo tacy operatywni, bo to byli przedsiębiorcy, osoba, z którą blisko pracowałem, pracuje, współpracuje, był prezydentem takiego dużego dużego miasta wojewódzkiego ukraińskiego. Przez tą swoją operatywność bardzo mocno pomagał, no bo dostarczał bardzo wiele rzeczy na front mhm. i te kompetencje nasze. Jego jako... zdolność organizacyjna. Myślę, że tak to można podsumować. Mhm. i Dziś jako przedsiębiorcy mamy w sobie mnóstwo takich zdolności organizacyjnej, które można fajnie spożytkować, fajnie wykorzystać i my na tych naszych warsztatach też pokazujemy, jak to zrobić. Mhm. Bo to jest, to jest pewna kompetencja, bo też czujesz się troszkę spokojniej. Jak mniej więcej wiesz, jak możesz zareagować. No jak jest to zupełnie dla ciebie nowa sytuacja, to wiadomo, że będziesz się bardziej stresował. Czyli świadomość, mhm. przygotowanie. Mhm. Co jeszcze możemy zrobić? No Możemy się przede wszystkim przygotować. Możemy nauczyć się strzelać. Mhm. Możemy się doposażyć. Ma, teraz się zmieniają przepisy i być może będzie tak, że będziemy mieli jeszcze większy dostęp do broni. Więc to jest bardzo rozsądny kierunek patrząc na Szwajcarów, na inne nacje. Dobrze mieć... Możliwość obrony własnego własnej że nie rodziny. nie patrzymy na Amerykanów, gdzie to poszło za daleko. Ale wiesz, no, to też jest tak no, patrzymy na skalę. Patrząc mm -hmm. na skalę, to i tak jest promil. Mm -hmm. Jeżeli chodzi o sytuację. A ile dobrego to może wnieść. Więc to jest perspektywa żołnierza, oficera. Wiadomo, no, mm -hmm. no, że. Świat cywilny do końca może to rozumieć, I ale nie do końca może się zgadzać. Nie? I nie do końca może się zgadzać, no ale znowu patrzę w sytuację kryzysową, to chciałbyś mieć możliwość obrony własnej rodziny. Ale również to jest taka sprawa, że trzeba przygotować się na to, że część naszych pracowników, czasami bardzo duża, zostanie powołana albo odejdzie, tak, jak tak. na budowach było, tak jak zaczęła się rozpoczęła się no, wojna. Wiele musisz mówić. Wiele Ukraińców no. pojechało walczyć, prawda? Tak. I nagle nie masz robotników. Mhm. Tak, też z tym się zmierzyliśmy. To też było hmm. trudne, ale rozumiemy w pełni. Wiesz, to też jest tak, że jak będzie sytuacja trudna, taka już kryzysowa, no to wiesz, woda... Wiesz, dzisiaj można się zastanowić, w jaki sposób ja będę tę wodę przenosił, skąd będę ją brał, ewentualnie jakieś zapasy żywności. No te pierwsze tygodnie, kiedy będzie byłby faktycznie jakiś taki trudny moment, nie chcę wchodzić w temat Andry tego, bo to... Czemu? Bo to jest bardzo. E, bo to jest kolejny obszar, który byśmy musieli poruszyć musimy ten, nagrać osobny Musimy odcinek. chyba nagrać osobny odcinek. Słuchajcie, tego. to dajcie znać w komentarzach, to zaprosimy Mariusza i nagramy osobny odcinek, jak się przygotować e, do siebie, to... ale też swoje przedsiębiorstwo, bo to jest, moim zdaniem też będzie super. Przedsiębiorstwo i swoje otoczenie, rodziny. I otoczenie e, no do, do, do trudnej, sytuacji kryzysowej, do być trudnej może trudnej. wojny. Tak, tak, tak. To jest obszar, który też można dotknąć, bo mówię, wychodzę z założenia, że fajnie być przygotowanym. Do pewnej rzeczy. Dobrze. Dobrze. Skoro mi uciekasz przed tymi pytaniami, to wrócę do biznesu. Fabryka okay. amunicji. Skąd pomysł na ten trzeci? Chyba całkiem duży biznes, bo wy zbieracie Zgadnij, niego kto pieniądze. to wymyślił. Ty. Nie, Wojtek. Aha. <laughs> wymyślił to. Faktycznie jest tak, że zaważyliśmy, bo znowu, biznes deweloperski jest biznesem koniunkturalnym. I bardzo mocno odczuliśmy to, jak yy, Rosjanie zaatakowali Ukraińców i Była bardzo duża niepewność na rynku. I sprzedaż siadła. Kto bierze kredyt na 30 lat, kiedy wiesz, ma niepewną sytuację? Więc jakby to na samym początku bardzo było trudne. Później, stopy procentowe mocno wzrosły, a umówmy się, że, że jednak większość Polaków kupuje za, na kredyt na hipoteczny, więc to wszystko spowodowało, że. Umówmy się, że większość Polaków kupuje na kredyt hipoteczny, a to wszystko spowodowało to, że sprzedaż siadła. Więc wtedy zrozumieliśmy, że powinniśmy zdywersyfikować naszą działalność biznesową, jakieś inne obszary, czy postawić nogę na innym obszarze? Szukaliśmy i doszliśmy do wniosku, że biorąc pod uwagę nasze doświadczenie już biznesowe, zarządcze, organizacyjne, nasz dostęp do kapitału, no bo współpracujemy z inwestorami, otaczamy się, otaczamy się osobami, które mogą z nami współpracować w tym obszarze i mamy doświadczenie w wojsku, widzimy co się dzieje za naszą wschodnią granicą, to dlaczego nie wykorzystać naszej, naszego potencjału i nie pójść właśnie w kierunku, który będzie pewną przeciwwagą do działalności deweloperskiej i poszliśmy właśnie w kierunku działalności e, militarnej, związanej ze wsparciem mm, Polaków, ze wsparciem naszego państwa właśnie w, w, w ramach, w ramach tego, e, tego obszaru, jakim jest właśnie amunicja, czy też e, wszystkie elementy uzupełniające właśnie. A kto ma być odbiorcą? Cywile? Chcemy, chcemy. Czyli to nie jest produkcja dla armii, to jest produkcja na rynek. Produkcja dla armii jest skomplikowana i trudna. I na mhm. początku to jak z wielorodzinką. To można robić i to ma sens, ale do tego się trzeba przygotować. Nie wiem, jak się potoczą losy tego projektu. Dużo pracy będzie. Bo to on wpadamy. jeszcze nie wystartował. Wystartował. Mamy, zresztą, spółkę. mamy tak. Ale mamy. nie produkujecie jeszcze. Jeszcze nie, sensie. bo to też jest proces. To jest, mhm. jest pozwolenie. Koncesyjne i tak dalej. To, to trwa. E, jest tak duże dzisiaj stań na rynku, jeżeli chodzi o ten obszar, że obszar, że to wszystko zabiera czas. No ale mamy to wszystko już poukładane i to się dzieje, więc to kwestia czasu, aż, aż odpalimy produkcję. Mm, Niemniej e, i tym zajmuje się Wojtek. On zatem po jego odpowiedzialny i to. Czyli jest ty robisz siły specjalne w biznesie? Tak. Robisz e, inwestuj logicznie. Tak. E, czyli ten, taką czapę, która pozyskuje wam kapitał. Tak. Robert robi deweloperkę. Tak. A Wojtek robi amunicję. No, amunicja i obszary towarzyszące, bo to nie tylko amunicja, tam jest wszystko, co związane z militariami, pośrednictwo, obrót itd. W tak dalej. dużym cudzysłowie. Tak. Jak podzieliliście się udziałami w tych spółkach? Wszyscy mamy porówno. Niezależnie od tego, że jesteście ró różnie y, zaangażowani, to jest forma dywersyfikacji, czy to jest forma paktu przyjacielskiego, czy w ogóle o tym nie myśleliście w ten sposób? Nie, no, mamy to przegadane. To jest tak, że y, biznes. Y, Długoterminowo, żeby się bronił, musi być postawiony na jasnych zasadach. Mhm. I mamy to, mamy to przegadane, mamy taki rodzaj takiej konstytucji wspólników, czy mamy powiedziane, co w sytuacji, jak. Opowiadamy sobie i mamy to spisane, w jaki sposób zareagujemy, jak na przykład Mariusz wymyśli sobie, że już musi nie chce biznesu prowadzić, co wtedy. Więc na tym etapie dzisiaj już mamy to przegadane, żeby faktycznie, jakby nie sytuacja trudna, albo zmienią się moje potrzeby. Albo potrzeby moich wspólników, żeby nie było konfliktu, tylko żebyśmy mogli z tego spokojnie wyjść. Mm. Um, wierzymy głęboko w to i tak y, jesteśmy, tak ze sobą sportujemy. Każdy z nas, mamy to to szczęście, że wychowywaliśmy się na tych samych wartościach, więc my nie musimy siebie nawzajem sprawdzać. Jak ja się biorę za jakiś obszar, to chłopaki wiedzą, że zrobię go na 110 120 Jak Wojtek zajmuje się obszarem, za którym on odpowiada, to ja wiem, że on po prostu zrobi wszystko, żeby to dowieść. E, oczywiście spieramy się, to nie, jest tak, mhm. że, to nie jest tak, że on robi to sam. On... Ale efektywnie macie trzy różne obszary i trzy różne Ale odpowiedzialność wodzów. mamy podzieloną bardzo tak, mhm. tak. Jeżeli są jakieś decyzje kluczowe do podjęcia, robimy to w trójkę i jest głosowanie. I, I to też nas ustrzegło przed różnymi konfliktami, że jak była, wiem, mój punkt widzenia, nawet najlepszy, mm, ale jak chłopaki powiedzieli, że oni podążają inną decyzję i, i, i oni wspólnie się do, mają, mają ten sam punkt widzenia, to ja się wycofuję i mamy taką umowę między nami, to fajnie działa. I to działa. I to bardzo dobrze działa. Ale koniem pociągowym e, kapitałowo jest ciągle deweloperka. Te pozostałe biznesy jeszcze muszą tak. urosnąć, bo są za młode. Tak. Tak, to, to Biznes militarny, że, to to, 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 bardzo amunicja, mocno, to, jest... to bardzo mocno rośnie. To, to urośnie? Ma ogromny, ma potencjał. Skandal e, większy, sky, sky większy niż deweloperka? Myślę, że tak. Wow. Myślę, że tak. To zależy od wielu czynników, mm -hmm. ale, ale produkcja ustrukturyzowana, e, powtarzalna. Dob powtarzalna, dobrze przemyślana, z naszymi kontaktami, i możliwościami, to jest, to, jest, to jest bardzo perspektywiczny temat, ale jest trudny. Trudny, trudny i wymaga... Bo No bo dyskonsensjonowany bo bardzo dużo regulacji zewnętrznych, bo jest, to jednak jest obszar no, nie taki oczywisty dla, dla, dla zwykłego Kowalskiego, więc też, żeby w ogóle zainwestować w taki temat, no i łatwiej się inwestuje w nieruchomości niż w fabryka fabrykę amunicji, mówmy się, tak? Świadomość. Ale w obecnych czasach, przepraszam, że to źle zabrzmi, ale fabryka amunicji brzmi seksji. No brzmi seksji, sexy, jest seksji, sexy, ale, ale to jest rodzaj mindsetu. To okay. jak ktoś całe życie inwestował wiesz, w coś, co zna, to dzisiaj I wyjście, no, ile osób zna się na, na produkcję amunicji? W Polsce? No, bardzo niewiele, no, niewiele. więc, więc to na pewno jest trudniejsze. Ale pracujemy z inwestorami, którzy razem z nami to robią, bo wiedzą, że w tym jest potencjał. Wiedzą, no, miałem taką rozmowę właśnie z naszym inwestorem, mówię, słuchaj, e, ale to nie będzie łatwe. To ci mówię na samym początku, że tam po drodze może być wiele wyboistych dróg i, i sytuacji. Oczywiście zrobimy wszystko, e, żeby to dowieść, ale on mówi, Mariusz. Jakbyś mi powiedział, że to będzie łatwe, to mnie się nie współpracować, bym wiedział, że mnie naciągasz. Ale jak mówisz do mną szczerze, bo ja wiem, bo to jest osoba bardzo doświadczona w biznesie, mm -hmm. że tak wygląda biznes, tak wygląda produkcja. Więc... więc produkcja więc tak sama w sobie jest skomplikowana. Jest skomplikowana. No, środki wybuchowe są tak. skomplikowane. Jeszcze tak. połączenie tego i koncesje to jest mega. Tak. tak, tak. No, Ale to jest coś, wiesz, jak inni to robią, dlaczego my tego nie możemy zrobić? Okay. Wszystko jest w zasięgu. Mariusz, słuchasz naszej audycji czasami. Zdarza, zdarza mi się. To wiesz, co ci teraz czeka? Nie wiem. Teraz jest taki moment, że mamy takie, taki nawet hashtag trudne pytania. Jesteś gotowy? Zawsze. Czy możesz opisać najlepszą decyzję, jaką podjąłeś w życiu? Moja percepcja szesnastolatka, który wymyślił sobie wojsko i wymyślił sobie jednostkę wojskową GROM, to jest coś, co mnie ukształtowało na całe życie. I oczywiście po drodze było bardzo mnóstwo czynników różnych, które mnie kształtowały, ale myślę, że gdybym miał patrzeć tak szeroko, bo rozumiem, że to takie pytanie szersze, to decyzja, żeby pójść do tej jednostki, to jest y, najlepsza decyzja, jaką podjąłem, bo ona dała mi bardzo dużo... Tak generał Potelicki swojego czasu, jak jeszcze y, żył, powiedział coś takiego, że służba w gromie to jest najlepsza przygoda, jaka może się przydarzyć prawdziwemu facetowi. I tak faktycznie jest, bo rzeczy, które my tam robiliśmy, to tylko w filmach można oglądać. Doświadczenie, jakie zdobyliśmy, jest totalnie unikatowe i unikalne. I rzeczy, osoby, które poznaliśmy i to, co, jak to nas ukształtowało, to jest ogromny bagaż. Bagaż doświadczeń. Więc gdybym miał tak na szybko wybierać, to, to myślę, że to. I drugą taką decyzją, którą no, muszę się podzielić, to, to, to mówiłem cały czas o ludziach, którzy, mm -hmm. którzy mnie otaczali i nie byłbym w tym miejscu dzisiaj, gdyby nie moja żona. Ja wiem, że to brzmi tak bardzo górnolotnie, ale teraz znowu wracając do tego, w jaki sposób ja funkcjonowałem, że mnie więcej nie było, niż byłem, to to, że mam dzisiaj no, zajebiste dzieciaki. Mam dwie córy, które są naprawdę świetne to w dużej mierze to jest to jest jej zasługa. To, że dzisiaj mamy tak dość komfortowe warunki, w jakich funkcjonujemy, to też jest jej zasługa, bo ona wytrzymała ze mną w tym całym szaleństwie, jakie sobie wymyśliłem, zaprojektowałem. I, i to też, no, to miało wpływ ogromny. Co daje ci najwięcej energii czy satysfakcji w życiu? Wyzwania, możliwość tworzenia. Kiedy się zastanawiałem, jak ja bym się sprawdził w pracy odtworzeniowej, umarłbym w butach w 30 sekund. Czyli tworzenie czegoś i możliwość inspirowania i dzielenia się wiedzą, bo to trochę tak jest, że ten projekt, o którym wspomniałem, ten szkoleniowy, on trochę zaspokaja nasze, nasze ego w takim sensie, że my w takim pozytywnym słowa znaczeniu. Dzielimy się tą wiedzą, mamy z tego ogromną satysfakcję, że możemy w pewnym sensie zainspirować, pokazać inny punkt widzenia ze świata zupełnie innego niż to, co większość z nas dotyka na co dzień. I, i to też jest coś, co nas mocno nakręca do działania. Ok. A jak wygląda Twój typowy dzień? Wstaję sobie około 6.15. Zaczynam od, od czasu dla siebie. O 9.00 zaczynam pracę taką zawodową. Więc. Co to jest czas dla siebie? To mam czas na to, żeby. Napisać kilka słów y, dziennika, takich przemyśleń, które gdzieś tam są. Co rano? Nim, co rano. To jest coś takiego, co w połączeniu z, z, z pracą terapeutyczną, to też nie jest typowa terapeutyczna, to bardziej coachingowa, ale taka można powiedzieć, rozmowa z terapeutą, to jest coś, co pozwala mi w tym całej masie rzeczy, pomysłów, idei, wyzwań y, łapać. Hmm, jakiś punkt zero i, i percepcję, patrzeć z boku na, na różne trudne sytuacje, więc na pewno to, to jest to, plus te wszystkie rzeczy, które dzisiaj już mam w formie rutyny porannej, one za mną idą i to jest taka sytuacja, którą powtarzam dzień za dniem, jak tylko mam możliwość, czyli świeże powietrze, spacer, woda, ten dziennik, właśnie trochę takie uluzu dla siebie, to jest, to jest ten czas, właśnie kiedy jeszcze wszyscy śpią, kiedy czuję się, że, że mogę na to przeznaczyć. Ten, ten czas, później od 9 do 17 mam ten czas na, 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 na działalność zawodową. Tak to wygląda. Na co dzień o 17.30 mam trening z moim trenerem mhm. I, i codziennie? Mam, mam trening, mam z trenerem dwa razy w tygodniu. Ale trzy razy w tygodniu robię trening sam? Sam. Znaczy, w sumie mam cztery treningi, z czego dwa mam swoje, a mhm. dwa mam z trenerem, ale on mi tak układa ten trening. Mhm. Dzisiaj to jest w ogóle ciekawe, bo ja całe życie miałem trenerów albo byłem, trenowałem sam siebie, bo jestem Paweł ie więc, więc też mam bardzo dużo wiedzy na ten temat, ale mm, Kamil, który dzisiaj mnie prowadzi, w ogóle zrewolucjonizował moje podejście do sportu, bo, bo jest taką moją motywacją zewnętrzną, mhm. bo wiadomo, że nie zawsze się chce. E, układa w sposób przemyślany to, co mam robić, no bo... No bo to on jest specjalistą, on na tym siedzi, myśli, planuje, analizuje. Mam, mam, używam Garmina na co dzień, więc też ma dostęp do moich wyników, więc widzi, co zrobiłem, na jakim etapie jestem, jakie tętno, jakie zakresy, w, czy to jest tlenowy, beztlenowy, która strefa tętna. Mi to wszystko analizuje i mi później układa pod trening. Wiesz, ja się spina w górach wysokich, więc y, też mnie pod to przygotowuje i też pilnuję, żebym po prostu wrócił z tych gór. Chodzi tutaj o przygotowanie motoryczne. więc, więc A tak, niedawno wróciłeś z gór. Tak, byłem teraz w Boliwii czy no, tygodnie. Trening pomógł? Bardzo. bardzo. Chociaż, jak wróciłem, to mówię, Kamil, tu musimy pogadać, bo trochę, o ile na przykład byłem dobrze przygotowany w kontekście obręczy biodrowej, to trochę kory obręczy barkowa, bo się wspinałem w takim bardzo trudnym terenie. No tutaj, no na tym teraz pracujemy. No ale to był wniosek do poprawy. A mhm. później czas dla rodziny? Po, te, po, treningu, po treningu, czyli treningu. tam od dziewiętnastej powiedzmy. Mm, tak, lekko po. Mhm. O które chodzisz spać? Staram się i to jest pilnuję tego bardzo mocno, żeby być przed 23, a zazwyczaj 22, 15, już jestem w łóżku. No wiadomo, że to, to mhm. życie. Żeby, żeby te 7-8 godzin złapać. tak? Ponad 7 godzin. To wiem bezwzględnie, że, 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 że to jest klucz w ogóle. W, w, w tym, żeby móc robić te, te rzeczy z taką intensywnością, jak robię, jeżeli się dobrze nie zregeneruje, no po prostu spadek mocy jest tak duży, mhm. że moja efektywność dnia jest, jest, jest beznadziejna, jak się nie wyśpię, więc. Pomimo tego, że całe życie byłem w deprywacji i bardzo mało spałem, byłem cały czas bojcowany różnymi stresogennymi sytuacjami, to dzisiaj wiem, jako 44-latek, że jak się dobrze wyśpię, to, to po prostu kolejny Czyli dzień jest dużo fajniejszy. starasz się mieć bardzo powtarzalne dni? Staram się, chociaż przy moim charakterze i, i charakterze mojej, mojej osobowości, i charakterze działań to nie jest takie łatwe, ale wiem, że to jest najbardziej skuteczne. Czyli pewna powtarzalność, pewne schematy, one są raczej łatwiejsze do wdrożenia, do utrzymania w długim terminie. Dwa, że no jednak dla mnie bardziej skuteczne. Nie tylko dla mnie w ogóle. Jeżeli, jeżeli wejdziemy w jakiś schemat, w jakąś rutynę, to widzę u ciebie świetną książkę, atomowe nawyki, która o tym mówi, to życie jest dużo prostsze. Nawyki ułatwiają podejmowanie dobrych decyzji. Tak. A propos nawyków? Zmieniają koszt, zmniejszają koszt behawioralny, czyli, tak. czyli wejścia w, w dane działanie. Tak, po prostu jest to nawyk. Ale a propos nawyków, czy jest coś, co mógłbyś przestać teraz robić, co by poprawiło Twoje samopoczucie tak. albo spowodowało odwrócenie? Zdecydowanie. Kontakt z, z social mediami. To jest coś, co jako boomer, e, ja całe życie. Nie jesteś boomerem. Jesteś jestem boomerem. Nie, dośmieje no śmieję się. E, moje dzieci nazywają mnie boomerem, więc. więc, więc to wytłumacz to, im, że więc, jesteś Gen X to jest dużo lepsze. Ale, ale jest tak, że ten obszar mm, cyfrowy. Mówię to w kontekście mm -hmm. social mediów i komunikacji na tym poziomie z, z otoczeniem zupełnie był mi obcym, bo my przecież jako czynni żołnierze i operatorzy nie mogliśmy korzystać z takich, z takich źródeł, bo to, bo to było no, nie, sprzyja nie sprzyjało naszemu bezpieczeństwu. I, i po wyjściu już do tego świata cywilnego zaczęliśmy tego uczyć. Natomiast rozumiem, jak działa rzeczywistość? Rozumiem, że to jest element, to trochę jak AI. No możemy się obrażać na to, że ktoś za nas pewne rzeczy wymyśla, ale jeżeli ja z tego narzędzia nie skorzystam, to za chwilę ktoś inny z niego skorzysta i mnie po prostu wyprzedzi. Więc doszliśmy z chłopakami do wniosku, mówię to o moich wspólnikach, że po trzeba ten obszar e, rozwinąć biznesowo. Biznesowo, bo ja traktuję to stricte biznesowo. E, natomiast to zabiera mi trochę czasu, y, i dlatego że próbuję zrozumieć logikę pewnych decyzji, logikę Zabier działania tego czasu, bo skrolujesz y, obrazki z kotkami, czy zabiera ci czas, bo uczysz się, jak I, działają już. Ja nie oglądam y, z, z kotkami, w, ale, w, ale faktycznie w, trochę pierwszy się przewinie. Tak. I, I to jest i, tak, łapiesz się, zaczynasz na jednym, tak. drugim, y, myślisz, że sprawdzisz coś tam tak. i pół godziny później... No może nie pół, ale faktycznie... Y, Ucieka mi kilka minut z mojego życia mm -hmm. na, na coś, to pewnie kurde. nie ma żadnego wpływu. Nie? Ale te ale, algorytmy tak są zbudowane. Ale fakt jest taki, że lepiej rozumiem, jak to działa i jest mi troszeczkę łatwiej podejmować moje działania jak marketingowe. jak przestać używać mediów. Ja nawet nie lubię tego słowa, bo to nie są media, tak? to są media. portali społecznościowych. Mm -hmm. e A używać ich w biznesie, to jest chyba niemożliwe. Ja próbowałem, nie znalazłem metody. To znaczy, to... no. Jest kilka takich sposobów, które próbuję wdrożyć. Na przykład? Przede wszystkim, zdelegować pewne obszary biznesowe, jeżeli chodzi o ten obszar. Okay. To, to na kogoś, kto się nad tym trochę lepiej ode mnie zna. Jest trochę młodszy. Jest młodszy y, no i pewnie więcej z tego y, biznesowo wyciągnę finalnie mm -hmm. niż ja będę się zajmował. Chociaż mówię, ja nie zajmuję się operacyjnie tymi rzeczami. Mm -hmm. To bardziej tak. Z drugiej strony jest trochę takich obszarów, które ja chcę napisać, podzielić się y, i rozumiem, że jak to jest moje, no to jest takie bliższe, odbiorcy, który to ogląda, więc, więc też ciężko to zdelegować, więc to jest trochę taki dysonans, no ale staram się faktycznie tak to układać, że, że mam pewne treści, coś tam pisze, przekazuję copywriterowi, który to później wrzuca na, 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 odpowiednie, na odpowiednie portale, ale też sam też czasami coś, coś wyślę, skomentuję, bo, bo to jest pewna interakcja, którą się zajmuję, ale to zabiera czas i nie do końca czuję się z tym okej. Okay. To, to jest coś, co mi zabiera sporo energii, a druga rzecz jest taka, że mam poblokowane aplikacjami. Mam taką aplikację, która mi wycina te wszystkie rzeczy na większość dnia. Mam a tylko, czy tylko w godzinach pracy? Mam, mam, okienko, no tak, no tak, mam okienko. Mam okienko, które, w którym mogę sobie pozwolić na to. Bo jak tego nie miałem, to faktycznie jest to na tyle dopaminowo uzależnia, uzależniające, że mimo wszystko, pomimo tej dyscypliny, jaką mam, pomimo tego, że rozumiem, jak to wszystko działa, wiem, jaki to ma wpływ na organizm, no to faktycznie, faktycznie dzisiaj jest, jest to przyciągające. No ale poradziłem sobie w ten sposób. Czasami narkotyk nie musi być w proszku, wystarczy, że wywołuje ten sam efekt dopaminowy. Dopaminowy, prawda? tak. Jaką masz supermoc? To pytanie, powiem Ci, że najbardziej mnie interesowało, zanim tu przyszedłem. Trafiam na fajnych ludzi w swoim życiu. To jest, jest, jest supermoc? Myślę, że tak, bo to wiąże się trochę z inteligencją przy... emocjonalną. Trafiasz czy przyciągasz? Przyciągam fajnych ludzi. No, tak, tak. no to, to tak. No próbuję sprawczość do tego czasownika wrzucić. Tak, 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 tak. Poprzez chyba moją postawę, poprzez to, że jestem otwarty faktycznie na ludzi, poprzez to, że e, rozumiem, że ludzie są różni i ich nie oceniam coraz, coraz, coraz rzadziej, Ja właśnie staram się proszę, w ogóle dystansować się do, do pewnej rzeczy, to powoduje to, że jednak jest mi dość łatwo nawiązać relacje z ludźmi i jak czuję, że ktoś e, ja zabiera mi energię, to bardzo szybko odcinam kontakt z nim. A jak czuję, że możemy się wspólnie podzielić tą naszą energią, to Staram się to pogłębić i to jest chyba taka moja supermoc. Nie oceniasz. To jest jedna z podstawowych wartości w Master Hub, w tej mojej społeczności. Jak to robisz? Co robię? Że nie oceniasz. Bo całe życie nas uczono, żeby oceniać, wsadzać ludzi w szufladki, ustawiasz na półeczkach. Kiedyś? A to jest cholernie trudne po prostu brać ludzi takimi, jakimi są. To jest poziom, to jest pewien poziom dojrzałości świadomości, jak działają ludzie, jak działa ludzki umysł, to że jesteśmy różni e, i teraz, otaczając się ludźmi, dowodząc, zarządzając, m, cały czas masz kontakt z ludźmi i z różnymi trudnymi sytuacjami. I na początku bardzo długo mi to przeszkadzało, że na przykład pewne rzeczy, które wydawały mi się oczywiste, nie są zrobione tak, jak ja bym chciał, żeby były zrobione, albo pewna perspektywa, Wydawała się mi tak oczywista, dlaczego ktoś inny jej nie rozumie. Po czym trafiłem na książkę, zdaje się, chyba Chabakowa, który mówi o paradygmatach, który mi wytłumaczy, że ludzie patrzą przez różne okulary. To była pierwsza rzecz, która mnie trochę skłoniła do takiej refleksji, że być może faktycznie tak jest, że mój punkt widzenia nie jest tym punktem najlepszym. Może ktoś po prostu ma dobre intencje, ale patrzy po prostu z innego, z innego punktu widzenia. Inną perspektywę ma. Ma inną perspektywę. Później zaczęliśmy się jako oficerowie rozwijać, nie jako oficerowie, ale jako żołnierze w, w, w jednostce wojskowej grom zaczęliśmy zatrudniać specjalistów zewnętrznych, e, którzy nas uczyli na przykład typów osobowości. i, i Uczyliśmy się, jak dobierać właśnie zadania, odpowiedzialność do różnych typów osobowości. Znowu wtedy po raz kolejny zrozumiałem, że ludzie są faktycznie różni, mają różne temperamenty, mają różne właśnie swoje e, swoje. Filmy, które mają wkręcone do głowy, i pomimo tego, że chcą dobrze, wychodzi inaczej, niż, niż mi się wydawało, że powinny być właściwe. I taki dystans do tego z czasem, no i ten wiek w tym wszystkim. No i chyba ostatnie takie. czyli dojrzałość. dojrzałość. I chyba ostatnie takie moje odkrycie to jest ym, bardzo dobra książka, którą notabene dostałem na moje 44. urodziny od, od bardzo fajnej osoby. Eee, Tajemnice podświadomości. Mm -hmm. Silnikowa, zdaje się która mówi o tym, że my jako ludzie od urodzenia mamy nakładane różne filtry. Jeden filtr to jest filtr, jaki dostarczają nasze zmysły. Drugi filtr to jest filtr społeczeństwa, otoczenia, jaki mamy, te religii. A trzeci filtr to jest ten filtr właśnie naszego bezpośredniego doświadczenia. I my na bazie tego tworzymy sobie jakiś obraz rzeczywistości. i Z tym obrazem idziemy w dorosłe życie, które nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. I świadomość tego, że tak to wygląda, powoduje to, że można się zdystansować do drugiej osoby złapać głęboki oddech, zastanowić się, dlaczego ta osoba tak się zachowuje. To nie jest łatwe. To nie jest tak, że to jest takie oczywiste i za każdym razem, ale pomaga. pomaga jak ci zależy i ta osoba jest bliżej, to jesteś w stanie zrobić tę inwestycję, prawda? Ale to chyba dla każdego warto zrobić, bo, 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 bo po prostu też mój poziom mm, takiego, takiego komfortu codziennego jest wyższy. No bo jeżeli kiedyś czyjaś postawa mnie denerwowała, bo była inna niż moja, albo nie zachowywała się ta osoba tak, jak ja bym chciał, no to mnie to mogło irytować i mnie to wkurzało, mówiąc delikatnie. Dzisiaj na to patrzę trochę z boku, czyli tak staję z boku i staram się to oglądać. I to wymaga ogromnej dojrzałości i takiej świadomości. I tego też uczymy w na naszych warsztatach, że jednak jak masz współpracowników, bardzo często nie chcą dobrze albo nie byli odpowiednio przygotowani, albo nie są dobrze dobrani, albo może mają źle postawione zadania. A może to jest zupełnie w, nie w ich obszarze kompetencji i próbujemy na siłę wyciągnąć z nich coś, czego nie mają i tak dalej. Więc takie zrozumienie. To jest po naszej stronie szefów, nie? To zazwyczaj jest po naszej stronie. 99%. To fajnie, że gadamy o ludziach. Malcolm Gladwell powiedział kiedyś, będę parafrazował, bo nie pamiętam tego cytatu, że ludzie, którzy nas otaczają, mają na nas olbrzymi wpływ, bo odbijamy od nich idee. Z tych idei powstają nasze myśli, z tych myśli powstają słowa i czyny. Mm -hmm. Takie kręgi, które budujemy wokół siebie, albo się same budują, bo czasami robimy to świadomie, to nie, mają na nas taki twórczy wpływ. Jak budujesz swoje wewnętrzne kręgi? No to jest kolejny podcast, możemy? Zaczynamy? <laughs> Wiesz co, to, to, to. Kolejny to... zestaw komentarzy i będziemy grali potem ta odcinek ta. za odcinkiem. Wiesz co, To jest tak, że faktycznie my to poruszamy. Poruszamy. To, to jest coś my to bardziej... kto? No mówię ja i instruktorzy w ramach projektu naszego. Ale ja o tobie chciałem pokazać. Tak, ale, ale to jest obszar dla nas bardzo zbieżny, bo my mamy na podobnym poziomie, rozumiemy te rzeczy. Okay. Nie? Um, I to jest znowu kręgi wpływu, jaki jakie nakreślił. Ale to są, Kowy kreślił kręgi naszych wpływów na zewnątrz. Nasze, nie wiem, to, to A Gladwell mówił, że jak zbudujemy taki krąg, to on ma wpływ na nas. Ja, to Simon ja Sinek też jakby do tego nawiązywał, tak, mówiąc, tak. mówiąc o tym, ale e, dla mnie przekonujące jest to, że ja mam wpływ w najbliższe otoczenie, to otoczenie poprzez to, że mi się krąg wpływu zwiększa, na przykład przez to, że prowadzę te warsztaty albo spotykam się z przedsiębiorcami, mm -hmm. to mam większy wpływ na pewne rzeczy. Gdybym się zamknął siedział przed telewizorem, to bym tego wpływu nie miał. A ludzie, którzy mają wpływ na ciebie, jak mm. sobie ich dobierasz? Czy ich dobierasz w ogóle świadomie? Trochę świadomie, trochę nieświadomie. Jak czuję, jak czuję, że ktoś, tak ci powiedziałem wcześniej, bardzo dużo bierze, a nic za mnie nie daje, i to nie mówię o kwestiach finansowych, bo daleki od tego jestem. Bardziej mam na myśli te kwestie energetyczne, już tak filozoficznie mówiąc. Zabiera bardzo dużo czasu, za dużo, zabiera dużo energii, to ja nie chcę z taką osobą współpracować. Ja się bardzo mocno dystansuję, a mam w sobie taką e, umiejętność, że potrafię powiedzieć nie i podziękować dość e, grzecznie, ale jednak stanowczo, stanowczo. I podziękować za współpracę, i uczę się tego. To nie jest łatwe, ale, ale, ale to jest coś, co też pozwala mi w, w tych wszystkich pomysłach, jakie mamy dookoła, i jak w mojej sytuacji, w dużej interakcji z ludźmi, no. Odnajdywać się i mieć też trochę tak przestrzeni dla siebie i swojej rodziny. To a propos tej dużej ilości pomysłów, trzy rzeczy, które chciałbyś robić za trzy lata to? Nadal chciałbym um, inspirować, um, dzielić się wiedzą. Mhm. To jest coś, co strasznie mnie kręci, zresztą moich wspólników również. Czyli i podcast, i. I podcast, i pewnie książka, bo, mhm. bo też nad nią pracujemy, i różnego rodzaju. I siły specjalne wizne no, To też. będzie pewnie w tą stronę szło. Więc na pewno jest ta rzecz. Dążę do tego razem z moimi wspólnikami, żeby się zupełnie już wycofać operacyjnie z, z naszych projektów, żeby być już na poziomie, to nie będzie trochę dłużej, zajmie 3 lata, ale dążę do tego, żeby faktycznie móc pozwolić sobie razem z chłopakami na taki komfort, bo to też jest pewien, pewien rodzaj dojrzałości, stabilności finansowej, takiej stabilności. Strukturalnej, bo to wszystko trzeba poukładać właściwie. Ale to jest proces, który trochę zajmie. I trzecia rzecz, tak? Mhm. Dążę do tego i to się już dzieje, żeby czas swój spędzać w różnych miejscach na świecie. Podróżować. Podróżować, wszyscy chcą podróżować, jakbyś nie zapytał. Co to znaczy, czas spędzać w różnych miejscach na świecie? Bo ja chcę w takim razie być aktywny zawodowo. Ale niekoniecznie z, z jednego miejsca. Mieć tak poukładaną swoją rzeczywistość i obszary, za które odpowiadam, że móc to robić zdalnie z, całego, z każdego miejsca na świecie. A to ja Cię bardzo serdecznie zapraszam 22 października na naszą konferencję Życie po Excite 2.0. I tam dokładnie o tym będzie mówił Szymon Negacz, który regularnie zabiera cały swój zespół albo część swojego zespołu i swoją rodzinę na wielotygodniowe, czasami wielomiesięczne wyjazdy. Tak, I oni pracują z różnych miejsc. Ostatnio z Hiszpanii chyba pracowali. Nie wiem, gdzie będą w tym roku pracować. W Portugalii byli. Tak, czy w Portugalii, tak. Mhm. No. tak. Tak, tak, tak. Mam, mam świadomość to będzie, tego. To będzie dobrze. Dziękuję za zaproszenie. No. Po reklamie. E... Książka, która? Która bardzo mocno na mnie wpłynęła mhm. ostatnio. To jest ta, o której wspomniałem. E... Potęga świadomości. Nie. Tajemnice podświadomości. Tajemnice To jest zupełnie inujęcie. No i potęga świadomości była trochę. Już, ja nie przebrnąłem. No właśnie, ja też nie. Doszedłem i stwierdziłem, że to jest nie, trochę, może nie infantylne, ale już tak nakreślone, takim, takim poziomem abstrakcji, że, że ciężko było mi to przetrawić, A ta tajemnica poświadomości to do mnie trafia, bo to. Bo to bo to mówi, bo to, bo to lekarz, który leczy generalnie choroby, mm -hmm. tłumacząc dlaczego e, większość rzeczy, która wokół nas się dzieje, wynika z nas samych. I bardzo fajnie porusza temat religii, wiary, Boga, wszechświata. To jest coś, co kropki gdzieś tam na naszej drodze e, życiowej pojawiają się, one mi się połączyły w całość. Pamiętasz autora? To będą pytania. Wasil. Wa, Silników, zdaje się. Poszukamy, poszukamy, wrzucimy ja wrzucę, linka. Wrzucę, wrzucę ewentualnie, jak chcę, że mogę ci pomóc. Wrzucimy linka. To, to, jest, to jest to. to I wiesz, to ta książka za tobą. Byłem w Boliwii właśnie i wchodząc, bo wchodząc, spinacie w góry wysokie. Może... Zabrałeś książkę? Miałem w formie audiobooka. Okej, okay, bo, no bo, bo to są godziny. To są, to są ja rozumiem, godziny, mazdur... godzin, ale to godzin, które są też ciężkie, też nie. Ale, ale co, ciężkie jest. Nie, nie, książkę nie, brał. nie, nie. Znaczy, biorę, biorę e, takiego, Kindle małego Kindle dla małego. Tam jest milion książek, i, i czasami, jakby jest, nie ma pogody, i musisz siedzieć, no to sobie tam go czytam. E, a ostatnio słucham. Słucham, no i bo telefon mam zawsze z sobą, a tam mam nawigację, komu, komu, kom, e, e, komunikację, mhm. właśnie z ratownikami, z, z najbliższymi. Więc, e, więc tak. I słucham właśnie te książki, atomowe nawyki, i tych książek jest bardzo dużo na rynku. A to jest chyba najlepsza. Ale ona jest. Tak opisana, tak przemyślana, i tak trafia do mnie, gdzie mam sporo doświadczeń tego typu i dużo rzeczy takich czytałem, że to jest jedna z lepszych pozycji, które mogę polecić ostatnimi czasy. Podpisze się obydwoma rękoma. Ręcami i nogami. Ręcami i nogami nawet. Tak. Mariusz, co chciałbyś, żeby widzowie i słuchaczki audycji za projekt, swoje życie zapamiętali z tej rozmowy? To, że tak naprawdę bardzo wiele z rzeczy, które nas otacza, te wszystkie przeszkody, jakie po drodze się nam e, e, przytrafiają. To są rzeczy, które, z którymi można pokonać i iść dalej. No, moja historia, o której ci wspomniałem, to jest z historia różnych przeszkód, ale dzisiaj jesteśmy, mówię jesteśmy, bo patrzę tutaj jako zespół w takim miejscu, w jakim, bo zespół to rodzina, to, to moi przyjaciele, to, to, to moje otoczenie moje biznesowe i pomimo tego, że było trudno, było ciężko, to można iść dalej, tylko to po prostu trzeba mieć w sobie trochę uporu i takiej niezdolności do zaniechania, jakiś pomysł na przyszłość, pomysł na siebie i, i zgodnie z tym jeździ. Do tego zachęcam. Zresztą ostatnio taki dostałem komentarz właśnie pod tym wspomnianym już podcastem, e, że e, to było też ciekawe dla mnie. bo Dlatego mówię, że, 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 że inspirowanie innych osób, drugiej osoby jest, jest fascynujące, bo był komentarz osoby, która mówi chciałem iść do wojska, chciałem iść do sił specjalnych, ale mówili mi, że są za mały, za chudy, nie dam rady. A finalnie okazało się, że byli w błędzie. Że zniechęcili go do tego, a my, poprzez właśnie naszą edukację, przez to, co komunikujemy, pokazujemy, że można. I, i chyba to by z tym chciałbym zostawić naszych słuchaczy, że, że pomimo trudności, przeszkód, można, tylko trzeba bardzo chcieć. Dziękuję Ci ślicznie. Ja również. Dziękuję, Dziękuję Wam. I jak co czwartek, o czwartej zapraszam Was do audycji za projektu i swoje życie.